Rozpoczniemy dzisiejsze obrady. Przepraszam za stan sali, jaki jest, ale dzisiaj akurat udawały na górze jest szkolenie mają rolnicy. Dziesiątka jest zajęta kontrolą, także praktycznie sali nie mamy żadnych. Mogliśmy dołożyć na aurę, ale ostatni po prostu żeśmy dopiero się przyszedł. Jeśli pozwolicie, w pierwszym rzędzie chciałbym serdecznie podziękować koledze naszemu radnemu Przemkowi za wspaniały gest, wspaniały dar, a więc zakup termosów dla rady i domu, dla urzędu gminy. Dziękuję serdecznie za soki, za jabłuszka. Naprawdę obdarzasz nas tutaj mocnym zaufaniem i dużym pieszem. Dziękuję bardzo. Jeszcze dziękuję bardzo. Pozwolicie, że otworzę 38. posiedzenie sesji Rady Gminy. Witam bardzo serdecznie szanownych Państwa radnych. Witam Pana Wójta, witam Pana Sekretarza, witam Panią Skarbnik, witam Anię, kierownika działu tego największego naszego, a więc szkolnictwa. Witam media i witam tych, co nie przywitałem. Mam pytanie, czy wszyscy otrzymali zaproszenie? Czy są uwagi co do porządku? Nie widzę, a więc jeśli pozwolicie, przegłosujemy porządek obrad. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem porządku? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Szanowni Państwo, w dzisiejszych obradach bierze udział 14 radnych. Widzę kolegi radnego Marka. Nie zwalniał się, nic nie mówił, ale starym zwyczajem może przyjdzie z chwilą opóźnienia. Pozwolicie, że poproszę pana wójta o złożenie sprawozdania. Nie ma w porządku, ale nie ma, ale to w sprawach różnych. Ale w sprawach różnych, dlatego sądzę, że nie będzie tutaj obrazy, jak pan wójt, nie bardzo, że jest chory. W sprawach różnych dosłownie kilka zdań nam powiem odnośnie tego nowego roku. Proszę Państwa, może kilka zdań, jakbym telegram wyzywał do tablicy, to zamiast mówić na końcu, to powiem to na samym początku. Proszę Państwa, przepraszam bardzo za to, że dzisiejsza sesja, ona nie jest nadzwyczajną. Bo to jest normalna sesja robocza, tutaj zwołana przez pana przewodniczącego. Natomiast najważniejszym tematem to jest temat ten, który omawialiśmy na poszczególnych komisjach. Wszyscy Państwo znacie temat, bo dlatego, że wszystkie komisje odbyły swoje spotkania właśnie planu pracy na 2018 rok i mam nadzieję, że nikt nie będzie zaskoczony tym tematem. Zresztą dziękuję za opinię z komisji. Bo jednak zakup tego samochodu dla szkoły podstawowej w Rzeszowie, w zasadzie dla środowiska całego Iłowskiego, szczególnie szkolnego, bo tak trzeba powiedzieć, to jest takim zakupem szczegółowym i takim niespodzianym. Bo ja mówiłem w ubiegłym roku,
Państwu, że może włożyć do budżetu, kupić nowy samochód dla potrzeb tej szkoły. Ale ten samochód jeszcze chodzi. Takie podejście troszkę było, że a może jeszcze wytrzymał. No daj Boże, żeby wytrzymał. Natomiast proszę Państwa, ten samochód już teraz nie wytrzyma, ze względu na to, że ten samochód trzeba by było włożyć w remont, nie wiem, może 12, może 15 tysięcy. I proszę Państwa, on by był starym samochodem. Samochód, który chcemy kupić, nie jest jakimś może cudem, nie jest to nowy samochód, natomiast jest samochód w dobrym, utrzymanym stanie z 2009 roku. Jest to też Volkswagen, 9-osobowy, naprawdę z takim wyposażeniem najlepszym jak Volkswageny w tamtych czasach. To jest 2009 rok, czyli proszę Państwa, ja też mam samochód, który mi jest z 2009 roku i takim samochodem można będzie pojeździć na pewno jeszcze około 20-15 lat. Ja wiem, że na pewno będzie trzeba coś remontować, bo on ma około 300 tysięcy przejechane. Ale dziękuję Wam za tę opinię. Mam nadzieję, że sfinalizujemy ten zakup już w najbliższym czasie, bo ferie się kończą jutro praktycznie. Dzieci już przychodzą i potrzeba będzie, żeby dowozić te tak zwane posiłki do szkoły podstawowej w Giżycach i proszę Państwa w Kapturach. Natomiast patrząc z punktu widzenia tego remontu i tego samochodu, bo już niektórzy mnie pytają, co zrobimy z tym samochodem. No trzeba to złomować. On ma 23 lata bodajże. Pamiętacie Państwo, jak to jest jeszcze w Radzie, żeśmy go kupili, on też był kupiony nie nowy, bo to była karetka, która była później przerobiona właśnie na ten samochód do dowozu tych zup do szkół i dowozu, bo tak sobie wymyśliliśmy, że on może być jako też wykorzystany do dowozu osób czy nauczycieli, dyrektorów na szkolenia. Szczególnie bardzo dużo jeżdżą do Warszawy, a teraz ostatnio, jak Państwu mówiłem, powrót z Łowicza ze spotkania opłatkowego od księdza biskupa, wracali na odczytele, to ledwo dojechali tutaj do Iłowa. To jest jedna rzecz i będę prosił Państwa o zaakceptowanie tego, bo zresztą mamy pieniądze, tak zwane pieniądze inwestycyjne, ale nie są one przeznaczone celowo. I proszę Państwa, trzeba tutaj pamiętać, to powiedziałem, nie możemy z tych pieniędzy w ogóle wziąć, musimy jednak zorganizować sesję, żeby tu Wysoka Rada zatwierdziła to. To jest jedna rzecz. Druga sprawa, którą chciałem Państwa poinformować. Zmieniliśmy kosztorys, bo widzicie, to się łączy jedno z drugim. Ja cały czas będę mówił troszkę tutaj może za dużo na temat Brzozowa, ale tak to jest. Bo tam są trzy tematy, które będę chciał poruszyć. I drugi temat to jest właśnie budowa sali gimnastycznej. Przerobiony został kosztorys na około 2,5 miliona złotych, okrojony bardzo mocno, żeby to podzielić na stan surowy. Proszę Państwa, poczekajmy, zobaczymy, a może pojawią się jakieś środki, możliwości tak zwanego pozyskania środków z zewnątrz. Na dzień dzisiejszy takich pieniędzy nie ma, no i nie widzimy, żeby były, bo na razie się nie ukazują żadne informacje o możliwości składania jakichś wniosków i pozyskania takich środków. Okroimy troszkę i mam nadzieję, że w tym roku, zaraz w marcu rozpiszemy przetarg i przystąpimy, żeby nam no, nie umkła ta inwestycja, to jest po pierwsze, a po drugie to, jak wiecie Państwo, pozwolenie na budowę, które wychodzi już w tym roku. Znaczy ona nie wychodzi może, ja źle mówię, bo my już kontynuujemy. Dziennik jest podjęty i jest kontynuacja, czyli ono może by nie wyszło, ale proszę Państwa, nie możemy też przeciągać tej sprawy, bo jeżeli się zacznie, to może się i skończy. Trzecia sprawa, którą chciałbym Państwu przekazać, już kiedyś mówiłem, może krótko, ale mówiłem. Dzień cichociemnych w szkole czy w Brzozowie. Może nie w szkole, bo to tak, szkoła jest organizatorem, współorganizatorem gmina i Stowarzyszenie Spłocka, no i tutaj Związek Spadochroniarzy szczególnie, no podjęli taką decyzję w ubiegłym roku. My już odbyliśmy kilka spotkań, tutaj pan przewodniczący, kolega burmistrz sołtys, a zarazem radny, przewodniczący komisji Brzozowa, był na każdym z tych spotkań, był zapraszany, proszę Państwa, i żeśmy omawiali te tematy, ten temat. Ten temat jest taki może, bo ktoś mi powie, że on jest trudny, bo on jest trudny.
bo naprawdę nie wiadomo, to wszystko zależy od pogody, natomiast też są to koszty. Ja tutaj powiedziałem, że musimy starać się, żeby pozyskać pewne pieniądze, bo wiecie, ten rekonstrukcja zrzutu, jeszcze takiego miejsca w Polsce nie było i nigdzie nie było zorganizowane. Natomiast pomoc i z Płocka, i pomoc ze Związku Spadochroniarzy jest duża i tutaj dyrektor, tak rozmawiając ze mną, podjęliśmy taką inicjatywę, żeby jednak pokazać. I proszę Państwa, ja uważam, że to wyjdzie. Już staramy się o środki z zewnątrz. Wystąpiliśmy do PKO Orlen dofinansowania. 15 tysięcy mamy takie wstępne ustalenia pozyskania środków. Ale koszty mogą się załatwić w granicach 25 tysięcy, bo proszę Państwa, potrzebne tam będzie jeszcze tak zwane pobudowanie strażnicówki, którą musi być powóz, no trzeba go będzie w jakiś sposób, no nikt nie, tego trzeba będzie za to pewnie zapłacić. Mało tego, poczęstunek, bo to są takie najważniejsze rzeczy. I sprawy organizacyjne, które będzie nagłośnienie, to już z naszej strony i to bierzemy, proszę Państwa, wszystko na siebie. Przyjeżdża też grupa rekonstrukcyjna, która no, będzie to pokazywała. Mało tego, rzut schodków, sam przelot samolotu z Gdańska, gdzieś spod Gdańska prawdopodobnie mają lecieć, to proszę Państwa, też koszt 5,5 chyba do 6 tysięcy, mało tego, to nie ma... Ale to ma pokryć ten związek. No tam związek właśnie bierze to na siebie. Ale proszę Państwa, to są właśnie koszty związane. Ale jeszcze, panie wójcie, po tym spotkaniu, wczoraj był pan sekretarz, jeszcze orkiestra szkocka będzie. Ale za nią płaci ten stowarzyszenie. Tak, stowarzyszenie tak, szkocka. Na wasz burmistrza orkiestra będzie. Brzozowa, no oczywiście. Ale proszę Państwa, jest to coś nowego. Jest to coś takiego, co po prostu powoduje, ale proszę Państwa, ja już kończę. Powoduje, że to jest też promocja. Ja idziemy tylko, proszę Państwa, też dlatego, ja powiedziałem, że to jest promocja gminy poprzez właśnie między innymi media, nagłośnienie tego, a na pewno będzie to wspaniała uroczystość. Proszę Państwa, też informuję wszystkich Państwa, że zaczęliśmy przegląd tak zwany pod program OZE, ja to tak nazywam w skrócie, odnawialne źródła energii, bo to tak się nazywa, pod ten program rozpoczęliśmy nie czekając, bo już mamy interpretację VAT-u z ministerstwa, mamy już wszystkie dokumenty, ale proszę Państwa, musimy jeszcze zmienić umowę z Urzędem Morskiego o przedłużenie wykonania tego. Nie możemy na tym etapie puścić przetargu. Natomiast, proszę Państwa, już koordynator wynajął osoby, dwie, które sprawdzają, dwóch, trzech będzie ich chodzić, sprawdzają instalacje, gdzie będą montowane te instalacje, czyli dachy. Szczególnie tutaj zależy na dachach, bo proszę Państwa, niektórzy pod basami mają eternit. Mamy takie przypadki, nie zdążyli zdjąć tego eternitu przez rok. Jest sprawa podłączeń pod domy pomp ciepła. Mało tego, są niektóre działki małe, ogródek, wejścia, podłączenia. Musi to być wszystko w jakiś sposób skoordynowane, czy to w ogóle jest możliwe w tym domostwie zamontować. Jeżeli uznają, że tak, podpiszą się pod tym, to proszę Państwa, wtedy bierzemy na listę, bo tu możemy sobie zmieniać. Czyli jeżeli ktoś się wycofa, to bierzemy w to miejsce inną rodzinę, czy inne domostwo. To tyle by było z mojej strony. Przynajmniej ja chciałem też poinformować jeszcze Państwa, że takie podobne zgłoszenie tutaj i od Pani Ani, ale od Pana Staśka Krawy mam, że ten autokar, który obecnie mamy tutaj na stanie, ten gimbus, proszę Państwa, on też w takim stanie jest podobnym jak i tutaj będzie się trzeba zastanawiać. Ale proszę Państwa, na razie jeszcze odpukajmy
chodzi, dokładamy do niego sporo, bo remontujemy. Teraz były problemy z hamulcami, ale poprawili. Remontujemy tu u naszych mechaników. Nie są jeszcze jakieś to takie wielkie koszty. Dopóki będzie chodził, to po prostu będziemy jeździć. Mamy możliwość, gdyby coś się wydarzyło, mamy możliwość możliwości wynajmu od Makowskiego. Makowski ma tutaj rezerwy. Proszę Państwa, teraz jeszcze jedna rzecz, którą chciałem poruszyć, bo to sprawdzałem. Było na komisjach omawiana ta sprawa. To jest sprawa dowozu tych dzieci. Proszę Państwa, tutaj się wiele nie zmieni. My z kilometra z przetargu płacimy tyle, ile płacimy. Te dwa, ile jest? 88 plus 2. No, 2,88 plus 2. Proszę Państwa, są to koszty takie przeciętne, bo na przykład PK Gostyniński, może nie Gostynin, a powiem Grodzisk, proszę Państwa, ma podobne niby ceny, ale proszę Państwa, chodzi o sprawy tak zwanych płynności i możliwości tego dowozu zgodnie z całymi harmonogrami, to różnie to bywa. Wszyscy narzekają. Mówią, że nie ma prywatnej odpowiedzialności jakaś jest i tu na pana Matowskiego Sławka nie można słowa powiedzieć, może nie on, bo tam nie tylko on jeździ, bo jeżdżą inni, ale proszę Państwa, nie ma żadnych narzekań. To, że wożą po troje, ośmioro, siedmioro dzieci, to jest prawda. Ale ja na to nic nie poradzę. On by mógł jeździć busikiem sobie i wozić busem. Skoro go uważa, że tym autobusem jedzie, to jego sprawa jest. I tutaj, proszę Państwa, gdyby nawet zaszła taka konieczność, żebyśmy musieli, nie mielibyśmy tego gimbusa, to możemy tutaj jeszcze sobie wstawić z kilometra i nie ma żadnych problemów, także dowóz będzie funkcjonował. Co dalej? Bo tutaj mnie niektórzy ludzie pytają, już mam wiele z tego tytułu pytań. Proszę Państwa, nie wiemy co dalej. Co dalej, to będziemy wiedzieli, jak zakończy się dowóz dzieci, które jeszcze mają obowiązek ukończenia tego gimnazjum. A później dopiero będzie trzeba usiąść nad tym, nową sieć, a być może zostanie to tak, jak było kiedyś, proszę Państwa, że tylko tutaj rejon chodziła tak zwana bonanza, czy ewentualnie później taki mały samochód, pamiętacie tego autosanika małego, który praktycznie tylko dowoził z Kępy, Suchodołu, Pieczyska i tutaj, a więcej dowozu nie było, bo jednak te szkoły, które są w Kapturach i w Giżycach, powodują, że te obwody będą prawie zamknięte w granicach tych 3,5 kilometra. Być może tam gdzieś z końca wieńca może być taki przypadek, może być, proszę Państwa, gdzieś z rejonu Rzepki, Rokocina, ewentualnie Olunin, tam koniec, bo taki może być przypadek, że obwód będzie miał dłuższą odległość, ale to zobaczymy. Na dzień dzisiejszy nie będziemy grywać, bo może będzie się lepiej opłacało ludziom dopłacić, żeby tych dzieci, czy rodzicom dopłacić, żeby tych dzieci dowieźli, jak robić jakiś tutaj dowóz taki, jak to mówią, ogólnodostępny, gdzie będzie znowu dwoje czy troje dzieci włożonych. To tyle z mojej strony. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja bym chciał, bo to też było na komisji przy uchwalaniu budżetu, gdzie był wniosek taki, bo te sprawy różne. I wtedy był przesunięty na początek. Stworzył się trochę taki bałagan, bo 2,5 godziny gadaliśmy o sprawach takich różnych, nieznaczących, a pół godziny nam zostało czasu na omówienie budżetu. To jest sprawa bardzo ważna. W związku z tym składam wniosek i proszę przewodniczącego przy głosowaniu tego wniosku, żeby sprawy różne przełożyć po uchwaleniu uchwał. Który to punkt będzie, bo to różnie tam będzie, ale żeby po uchwaleniu uchwał dopiero były sprawy różne. Dziękuję bardzo. Proszę przewodniczącego komisji rewizyjnej o sondaż ostatniego posiedzenia. Myśmy nie zajmowali, ale każdy się wypowie, jeśli jest taka wola, to nie ma problemu, bo
No rzeczywiście, tu jest trochę racji, że się, ja myślałem, że będzie inaczej szybciej, a tu się właśnie głównie chodzi na sesję, gdzie są sołtysi, bo potem oni nie są na tych głosowaniach, tylko żeby to było, jeśli już zmienić, to żeby było, jak przychodzimy w porządku, wystąpienie wójta, uchwały i sprawy równe, żeby ci sołtysi jeszcze byli, a dopiero jakieś inne sprawy. Tak samo można się zastanowić nad zapraszaniem gości. Czy ich dawać na początku, czy powiedzieć, żeby przyszli później, żeby też nie siedzieli całą sesję. Ale to jest takie wewnętrzne tylko. Mówię, dla mnie nie ma problemu, to była moja propozycja, no i tak różnie ona się sprawdza. Rzeczywiście przeciągały się te sprawy różne, nieskończoność. Potem są tysiące wychodzili i nie byli na tym, ale to ja mówię, nie ma problemu z mojej strony. Dziękuję bardzo. Pozwolicie, że tylko wyłącznie w tej sprawie otworzę dyskusję, kto będzie chciał zabrać głos i przegłosuje. Dobrze? I zamknę sprawę. Otwieram dyskusję odnośnie tego tematu. Sprawy różne, czy to ma być na początku, czy sesji, czy pod koniec sesji. Bardzo proszę. Nie ma. Ja jeżeli mogę, to powinny być, jeśli patrzę nawet na to zaproszenie dzisiejsze, no to jak Państwo pewnie widzieli jedno zaproszenie, ja nie mówię tylko o zaproszeniu na sesję w głowie, tylko o jeszcze innych zaproszeniach, no to zazwyczaj sprawy różne są na końcu. A nie, że tak jak tutaj, bo było jakieś w pewnym momencie takie parcie się pojawiło, żeby to, nie wiem kto to wymyślił, uważam to za średni pomysł, że one są zaraz na początku. No to tak chyba jest. Ja bym prosił o to. A, to przedmiot do tego. Przed chwilą to pan powiedział zresztą. No akurat chciałem wyjść może tak z kontekstu tego, natomiast nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Dlatego, że to jest. No słuchajcie, no zawsze było to na koniec. To nie było oparcia, to była propozycja, bo chodziło o to, żeby są tysi. Ja uważam, że sprawy różne to się wydarzyło. Tak, teraz to wyszło tak, że są tysi, są przy sprawach różnych, a często i gęsto nie mają pojęcia na temat uchwał. No i tak to nie interesuje. Ale ja uważam, że sprawy różne dotyczą całego porządku obrad. Podsumowanie na końcu i bardzo ma się ten temat. Proszę o głos. Na początku to są. Tylko po sprawozdaniu mówi pani doradca. Ja odpowiedzę na poprzedniej sesji. Kolega Cieślak, mało że się spóźnił, w sprawach różnych wypowiedział się, podyskutował, zabrał te drzwi i odszedł. No więc tak nie może być, żeby to było dla jednego dobrze, a reszta, żeby po prostu mnie się denerwowała, bo on rozwinął temat, dyskutowaliśmy prawie o niczym, a na prawdziwe takie potrzebne dyskusje nie było już w ogóle czasu. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o przywrócenie tego do poprzedniego. Proszę o głos, pani radna Berta. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ja po prostu jednej rzeczy cały czas nie mogę zrozumieć. Wprowadziliśmy taki układ, że sołtysi otrzymują w cudzysłowie oczywiście dietę, znaczy nie, dobrze, nie w cudzysłowie, dietę za udział w sesji. Proszę Państwa, jeżeli mamy coś takiego, a teraz my bez przerwy dyskutujemy, bo to jest nie pierwszy raz, że sołtysi wychodzą w połowie, sołtysi wychodzą kiedyś tam, to jest dla mnie troszeczkę taka czcza gadanina. Bo ja nie wiem, no może to jest restrykcyjne podejście, ale według mnie kasa powinna być czynna od momentu zakończenia sesji. Zwykłe, proste rozwiązanie. Kasa do momentu, kiedy sesja się nie zakończy, nie wypłaca diety. I przecież, proszę Państwa, bo to jest śmieszne, no ludzie przychodzą na godzinę, półtorej, później im się bardzo spieszy, lecą po te 120 złotych i tyle. No. A przecież chodzi o to, że sołtysi powinni wysłuchać wszystkie sprawy do końca, a jak ktoś nie może, no to trudno, to już jego problem i wtedy jest sprawa zamknięta. Także i w tym układzie te sprawy różne tam się powinny znaleźć, gdzie powinny być, czyli na końcu. Są to dorośli ludzie i biorą za siebie odpowiedzialność, a poza tym są przedstawicielami społeczności.
nie? Ale przecież nie chodzi o Cieślaka, no Boże, kochany. Lista powinna być zaniesiona po sesji. Lista zaniesiona i koniec, i to wtedy jest prosta sprawa. Dziękuję bardzo, tak, do proszę. To też ma drugą stronę medalu, bo nawet osoby, które wyjdą i muszą wyjść, to odbiorą sobie w innym terminie, więc to nie będzie dla nikogo wielkim problemem, że wyjdzie. Wyjdzie, bo nie ma czasu. To jest rozwiązanie oczywiście, ale tak naprawdę... No, ale może trochę by to ukróciło. Nie, nie, ja nie, 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 a kiedy są też odbierają? W dniu sesji? Tu jeszcze jest tematem wyłożenie listy, ale nie tylko dla sołtysów, bo i dla radnych. I wtedy by było wyłożenie listy na koniec posiedzenia i mogłoby to podpisanie i mogłoby to mieć jakiś tam oddźwięk. Ale nie. Dla radnych to nie ma żadnego znaczenia. Ale nie możemy. No jest pani przewodniczący, przepraszam, dlatego tutaj do ci słowa, ale nie rządzimy za nieobecność na sesji. Mamy obrócone stołowych, tak? No to w momencie, kiedy ta lista by dopiero była na samym końcu, przy wychodzeniu, że tak powiem, no to, to wtedy. Radny Cieślak, który jest solą... Zastanawiałby się, czy wyjść, też, wyszli, też czy nie. By... A bo by przychodził na koncert. A, no dobrze, no to panie Rzepku, no to... Ale w każdym razie może by to jednak sprawniło trochę. Ale słuchajcie, to tak to... jeżeli radny sam się nie zdyscyplinuje, to my tego nie zrobimy, albo sołtysa, to nic nie da, moi drodzy. Ja uważam, że każdy powinien się walnąć w piersi i zdyscyplinować się w jakiś sposób. Bo jak nie dało się zdyscyplinować, bo przez 4 lata czy przez 8, to się nie zdyscyplinuje. Proszę o głos, pani skarbnik. Proszę państwa, powiem państwu, jak to wygląda w praktyce. Lista jest zbierana sama państwo. Widzicie, jest godzina 10, jeżeli zaczynamy o 10, tak, no to o godziny 11. Zazwyczaj o godzinie 12 dziewczyny przygotowują podjęcie. I nieprawdą jest to, że sołtys wyjdzie i zaraz idzie po te pieniądze. Część jest takich osób, część takich osób nie jest, tak jak powiedziała pani Renia, że wychodzi, bo ma potrzebę i odbiera te pieniądze sobie w późniejszym terminie. Też takie mi się wydaje uszczuplenie list, że wydawanie list na końcu, czy dla państwa, czy dla sołtysów, też mi się wydaje, że to nie wiem, czy to jest takim rozwiązaniem super dobrym, bo znowu ktoś powie, a byłem na początku, ale mam konieczność dzisiaj wyjść na przykład, bo mam taką czy taką sprawę i znowu będzie problem znowu w drugą stronę. Więc myślę, że każdy powinien się zdyscyplinować. Dwie różne sprawy. To, co ja zgłosiłem, żeby przenieść sprawy różne, a to, czy listę podpisać, czy na końcu, czy to jest zupełnie inna sprawa. Nie chodzi o to, żeby sprawy różne. Nie, to się nic nie łączy. To się nic nie łączy, bo jak kto będzie miał jedną sprawę, to pójdzie na drugi dzień, przyjdzie i nie uwierzy sobie. Tylko mnie konkretnie chodzi o przegłosowanie, że sprawy różne po uchwałach i wtedy automatycznie sołtysi będą chcieli wiedzieć coś tam w sprawach różnych, co się dzieje, no to zostaną. A jak który pójdzie, to już jego sprawa. Słuchajcie, pozwolę. Jak to będzie miał spraw różnych? Jak się wygada przeciwnie, to może tak. Nie będzie to może te sprawy różne. Tak, ja stawiam, że podałem. No tak, sąsiedzi. To tam jest zawsze było po otwarciu obrad. Były interpretacje i zapytania rady, bo tak jak i było u nas, większość potem osób wychodziła, także i radnych się zdarzało, nie u nas, tylko w tamtych innych gminach. I były sprawy takie bieżące, załatwiane na początku, a potem były uchwały. To, że uchwały na przykład w Wyszogrodzie czy coś, to jest tylko tak, jak na komisjach, zwłaszcza budżetowych, jest dyskutowana uchwała, to potem już dyskusji na samej sesji nie ma. Jest tylko głosowanie nad uchwałą, bo dyskusja, jeśli była wcześniej komisja budżetowa albo wspólna, się czyta tylko o samą nazwę uchwały, to jest za, kto jest przeciw i to by szybko leciał. Na tej sesji także rozciągały, bo bałkowały się niejednokrotnie na budżetowej, na wspólnych i potem jeszcze na sesji to samo, a ludzie z jaka, bo zaraz tym, którzy tak już powinni znać, bo otrzymali, nie interesują te uchwały. No, nie oszukujmy się, są tylko zapytane po sesji, o czym było, no, to powiedzą, co było w sprawach dużych i co ich interesowało, a jakie uchwały nie mogli wiedzieć. Poza podatkiem może i czymś tam takim, co dotyczy komuś. Ale ja to mówię, mogą być na końcu, nie ma żadnych problemów. Sprawy różne, a sołtysi mają coś do powiedzenia w sprawach różnych,
to ich to obliguje, żeby poczekali do tych spraw później. A jak na początku sprawę załatwią, to nic dziwnego, że mogą sobie wyjść. Nie chodzi o swoje powiedzenie, nie przykładowo. Ja zamykam dyskusję. Chcę przegłosować porządek. Porządek jak ma być. Kto jest za tym, co tu powiedział pan przewodniczący komisji budżetowej, żeby sprawy różne przenieść do starym zwyczajem na końcowe punkty porządku posiedzenia obrad. Proszę o podjęcie uchwały. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Proszę o wynik. 9 za. 9. 8. 13 głosowało. Bo 13 głosowało. Wyszło pani. A to co tam część 13 głosowało. To czyli, że sprawy będą na koniec. Tak. Uważam, że przeszło to. Nie wracamy do tematu. Następne posiedzenie, które będzie pod koniec lutego, względnie na początku marca, będą sprawy różne już. Zgodnie z tym tokiem, który dzisiaj podjęliśmy. Proszę panią wskaźnik o przedstawienie. Ale może sprawy różne zakończyły. Kontaktowali, żeby ich zabrać. Ja bym to było możliwe, dobrze? Dobrze. Na tyle zostanie, bo tam mam takie przemyślenie. Ale dzisiaj jeszcze. Ale nie, no teraz sprawy różne jeszcze, panie przewodniczący. Teraz jeszcze sprawy różne. Ja się jeszcze sprawiam. Bardzo proszę o. Pani, ja mam tylko takie krótkie pytanie, panie wójcie, do pana. Czy, bo mówimy o tym samochodzie, mówi się również o autobusie dla przyszłości, dla szkół. Czy pan, w szerszym gronie oczywiście, zastanawialiście się państwo nad leasingiem? Bo leasing, no jakby nie patrzeć, rzuca się, no w każdym razie jest to po pierwsze zawsze nowy samochód, po drugie przecież my nie mamy problemu z płaceniem rat, a nie jest to wyrzucenie w jednym momencie pieniędzy. Zastanawialiśmy się, nawet dostałem ofertę z Volkswagena z Warszawy. Można leasingować samochody, samorządy robią, zaczynają już. Znaczy już jakiegoś właśnie czasu. Dlatego tak? jest to właśnie dlatego jest to forma, jest to możliwe, jest to jakaś forma tam finansowania, prawda? Wpłaca się. Niewiele, 103%. Tak, 103, 105% zależy gdzie. Wszystko jest za darmo i to weźmy pod uwagę. Wpłaca się tą kwotę. Pierwszą, tam na przykład 20 czy 25%, czy tam 15, do 30, są mi oferty, że w ogóle jest bez wpłaty wstępnej i rozkłada się to na ileś, czy jest ta rata leasingowa na 36, na 48 miesięcy z opcją wykupu na koniec bądź z opcją bez zwrotu, tak, czyli bez wykupu. No jest to trochę drożej niż cały ten samochód, no bo tak jak tu, że o te 3 do 5% jest drożej, no i są plusy są takie, że no faktycznie jest, przeglądy są u dealera, ubezpieczenie, to wszystko jest jakby nas nie obchodzi, nas obchodzi tylko to, żeby jeździć i dać paliwo. Minusem jest to, że no jest drożej, to po pierwsze, troszeczkę drożej. No i on nie jest jakby majątkiem gminy, tak? Czyli nie jest tym środkiem trwałym gminy. To już pani skarbnik tutaj się na ten temat się wypowie, ale no raty są, tak. Spłaca się raty. Ale chyba można odliczyć, wciągnąć w koszty. No to jest tak zwana amortyzacja, prawda? Czyli ten samochód się przez jakiś czas amortyzuje. Nie. Nie, ale to jest dwie inne rzeczy. Natomiast no, ja to tak nazwałem, że pani skarbnik się wypowiesz. Ale w budżecie jest obciążenie. Ale jest obciążenie na pewno w budżecie, tak, to jest na pewno. Nie, też, no, też nie, tak jak niezamierzonym teraz był ten kupno tego samochodu, bo to tak wyskoczyło w styczniu.
No to tak samo niezamierzonym tym kosztem byłyby te raty leasingowe, czyli na dłuższy okres czasu. No to tyle. Na pewno są plusy i wiele firm, wiele, nawet osoby prywatne korzystają z tych leasingów, albo jeszcze z innego typu, czyli z tak zwanego wynajmu długoterminowego. To jeszcze jest następna forma, czyli że płaci się miesięczną ratę, ale ten samochód się wynajmuje dla siebie, czyli trzeba... Tak, są ograniczenia kilometrowe. Potem są ograniczenia kilometrowe to raz, a dwa są te przeglądy i tak dalej, to już jest po stronie wynajmującego. Ale to też jest podobno, coraz więcej firm odchodzi od leasingu, a robi długookresowy wynajem. Natomiast no, jest to na pewno jakaś forma i można z niej korzystać. Teraz pewnie, bo mamy styczeń, czyli tak zwane wyprzedaże, czyli można kupić rocznik 17 w roczniku 18 i on w zależności od samochodu są spore upusty tam, nie wiem. Ponad 10 tysięcy. Nawet ponad 10 tysięcy w niektórych samochodach, to jest dużo. No natomiast to już się pewnie lada moment skończy, bo teraz będziemy mieli luty, marzec i będą już sprzedaże roczniki 2018. To tyle może Pani Skarbnik coś jeszcze. Ja to, cóż mogę to powiedzieć? Mogę to powiedzieć, proszę Państwa, to, że możemy się zastanowić przy kolejnych takich zakupach w dalszej jak gdyby perspektywie czasu czegoś innego. Ten zakup wyszedł z potrzeby, takiej bym powiedziała, na już praktycznie, tak? Pan wójt tutaj zrobił rozeznanie. Ten samochód odpowiada taki, jaki tutaj został znaleziony, ten z Volkswagen. I przy takiej kwocie uważam, proszę Państwa, nie warto kombinować pod względem jeszcze tych dokumentacji i tak dalej, umów. Zostałabym na chwilę obecną przy takiej formie zakupowej, jaką tutaj zaplanowałam. Dziękuję bardzo. Czy ktoś chce zabrać jeszcze głos? To proszę. Sprawa różne. Proszę o głos. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, chciałabym do dwóch tematów się odnieść. Pierwszy temat, może zacznę od końca. Pierwszy temat, mówimy tutaj o autobusie. Oczywiście był temat przeze mnie zaczęta rozmowa odnośnie, że ten autobus tak naprawdę nie wozi odpowiedniej ilości dzieci, bo nie wozi, nie oszukujmy się, bo nie wozi i ta reforma nam pokazała od razu od września, jak zaczęły wyglądać dowozy w naszej gminie. Do tego tematu nikt by może i nadal nie podszedł, gdybym się nie odezwała, przecież to jest ewidentne i widoczne, ale Panie Wójcie, kilka razy już była wzmianka z Pana ust i były pisma, na pewno kierowane, podejrzewam, że były kierowane pisma z PKS-u, czy to Grodzisk, czy z innych okolic naszej gminy, naszego tutaj obrębu. I mogę się wypowiedzieć tylko na temat Grodziska, w sensie takim, że nie jestem tam stroną ani osobą, ale wiem, że sąsiednie gminy, tak jak Młodzieszyn, Mrochów, skorzystały z kompleksowej korzyści wynajmu autobusu. Oni nawet wchodzą w taki układ, że dzierżawią obecny autobus, biorą kierowców, nikogo nie zwalniają, nikim nie rozwiązują umowy, wręcz na swoje warunki proponują nie gorsze niż pracownicy mieli. I wiem, że w takich rozwiązaniach jest dużo tańszy przebieg kilometrowy. Ja zdążyłam się. A ja się zdążyłam, Panie Wójcie, dowiedzieć i powiem Panu szczerze, że taki, to w zależności od kilometrów na każdej gminie, ale to jest jeszcze z korzyścią, bo im więcej kilometrów, tym rozkłada się to, no ale Panie Wójcie, no właśnie, nie kosztuje nas ubezpieczenie pracownika, nie kosztuje nas remont, nie kosztuje nas nic, nie kosztuje. Dodatkowo mamy wyjazdy na basen, wyjazdy do biskupa i wyjazdy różnego innego rodzaju, gdzie jeżdżą kina, tak, wszystko co szkoła chce i jeszcze i gmina chce, nie tylko szkoła. Dodatkowo jeszcze, Panie Wójcie, możemy mieć przywrócony kurs, który dla danej odległości jest rentowny, a Pan się chyba nie orientował ostatnio, że zdjęto nam od stycznia kolejny kurs, który chodził z samego Bieniewa do Sochaczewa. Był to kurs 5.37 i nie ma tego autobusu.
Co prawda jeździło tam kilku pracowników, ale jeździło. W tej chwili mają problem i w zimie muszą stać na rogu i zatrzymywać. Oni nie przychodzą do pana, nie skarżą się, ale tacy ludzie są u nas w gminie. Nie przychodzą, bo stoją biedni i czekają, może ktoś ich tam zabierze. Dlatego uważam, że jeszcze powiem z innej strony. No, jeżeli na gminie Młodzieszyn za kurs wychodzi około 2 zł plus VAT, no to jak u nas wychodzi 2,88 plus VAT, to wychodzi kompleksowe, panie wójcie, kompleksowe, gdzie nic pana, jeszcze wydzierżawili jeden autobus. Ale oni byli u was na przykład. Nie, ale nie wierzę w takie ale przełoże. Zaczęliście rozmowy? Nie. Po prostu była tylko oferta złożona. Przyznajmy mu, żeby rada im dopłacała. Oczywiście. Oni jak da, jak 8-7 tysięcy rada im miesięcznie będzie dopłacała. Przedstawiliście tego radzie, nawet w jednym ja zdaniu. Ja to mówię. 2 lata temu mówiliśmy, koleżanko. Oni w Młodzieszynie. Roku oni chcą po prostu, żeby im dopłacać do kursów. Tego nie wiemy. Ja tego nie słyszałam. Jestem na komisji oświaty. Bo oni by się po prostu jako spółka prawa handlowego nie utrzymali, bo przecież to, że oni zaczną jeździć po Iłowie, to nie będą mieli więcej niż tam tych ludzi, że oni się nagle pojawią, prawda? Tylko będzie tyle samo tych osób jeździło, więc oni te kursy przywrócą, ale chcą być dotowani. Ale przeliczając nasze koszty i nasze remonty, ale i nasze użycie, mówimy o dowozach, mówimy o dowozach, dwie różne rzeczy teraz. Oni mają taką usługę kompleksową, ale to jest na zasadzie dotowania z samorządu, że przejmują dowóz dzieci do szkoły na terenie gminy, tak? Czyli zwożą te dzieci wszystkie do punktu centralnego, również zabierając dzieci, mogą zabierać pasażerów, sprzedać im bilet, dowieźć, no u nas w naszym przypadku do Iłowa z wszystkich tam wiosek. Nie mówię o takim. I że z Iłowa skomunikują dojazd do Sochaczewa. Oni taką ofertę mam przedstawili, co mówi tutaj kolega Szefek. Natomiast przetargać jak uczestniczą, to są to przegrają. Oni byli, składają ofertę. To by tańszą, to by wygrali tańszą ofertę. To oni chcą, to co oferta ofertą, to co uzgodnienia uzgodnieniami, a dotacje są do tak zwanych kursów tych dojazdowych, na przykład połączenie z Sochaczewem. No bo tu był połączenie z Sochaczewem, z Gostyninem. My rozmawiamy tu już przed 7 lat. Z nimi się nie możemy dogadać, to jest państwo w państwie. Pan pracował w PKS-ie, dobrze zna zasady i zna naszą trasę. Ale nie narzekajmy u nas na dowóz. Nie narzekajmy, dajmy sobie na razie na luz, nas to nie kosztuje. Nie narzekam, nie narzekam, ale pan już mówi o kolejnym zakupie. Ale nie wiadomo, tego to nie wiemy. No więc może się zastanówmy nad rozwiązaniem, które byłoby korzystniejsze, a nie ciągle kolejne wydatki. Dobra, koniec. Drugi temat, nie przedłużam spotkania. Czy 90. rocznica jest najważniejszą rocznicą, czy 100. rocznica jest najważniejszą rocznicą? I taką bardziej finansową i bardziej taką wydatkową z naszego budżetu. Czy my naprawdę teraz musimy wydać aż tak duże pieniądze? My nie pozyskamy, bo my jesteśmy świadomi tego, że my znikąd nie pozyskamy. Sponsorów znajdziemy na kwotę 1000 zł? Nie, ale mamy spore deklaracje. Czy kolejne znowu będzie wyjście po gminie i będzie proszenie, bo jakaś impreza ma się odbyć? No coś nie tak, panie wójcie. Nie, ale uważam, że 25 tysięcy to nam by się również przydało. Na inne. Ale to mówię, 15 tysięcy mamy zapewnione z Orlenie. Chodzi o cichociemny. Proszę Państwa, to nie będą z naszej strony duże koszty. Zapowiadam Państwu. 90. rocznica, to ja tak się dopytuję, bo ja nie słyszałam, że to jest 90. To nie jest 90. Ale jest połączenie z tym, z OSP w Nogiżyce gdzieś tam mieliśmy. OSP to jest Gierzyce. Ale OSP Gierzyce. To OSP Gierzyce ma 90. 5-lecie. Dobrze, bez znaczenia data, no to jeszcze tym bardziej. No nie mamy nawet okrągłej rocznicy i robimy sobie aż takie halo, aż taką rozrzutność. Czy naprawdę nie mamy się na czym skupić? Czy nie mamy na co wydać pieniędzy?
No zastanówmy się. Uważam, że można obchodzić rocznicę i trzeba obchodzić rocznicę, ale nie aż tak hucznie, nie aż tak rozrzutnie. No panowie, zastanówcie się, czy naprawdę musimy na tą chwilę wydać takie pieniądze i jeszcze cały czas nam będzie ich brakowało, bo znamy, znamy przyjazd, kiedy miała być pani premier Szydło. Nie wypał, totalny nie wypał. Goście nie dopisali. Pogoda również i a wydatki były, których nie przeskoczyliśmy. No ale skoro goście nie dopisali, no to mało tego. Gdzie ten zrzut, tak naprawdę chciałbym się dowiedzieć, gdzie ten zrzut miałby być? Bo jakoś nie wyobrażam sobie. Na polu pana Pilaszka, na tym dużym kawałku ziemi, po prawej stronie przy wojewódzkiej. Pan Pilaszek wie o tym? Tak. Dziękuję bardzo. Nie mówię o tym, ale ja dwie sprawy rocznicowe, jeszcze tu... Prosi o głos pani Annabelle. Tak, panie wójcie, bo już tak pociągnę ten, szanowni państwo, przepraszam, temat Renia, które zaczęło. Czemu właśnie majowy termin, który w ogóle nijak się ma do rocznicy zrzutu? To jest pierwsze moje pytanie. Drugie pytanie, mamy ważniejszą, znaczy no, ważniejszą, nieważniejszą, ale mamy osobą rocznicę w tym roku, stulecia odzyskania niepodległości. No, wszyscy dookoła mają plany z tej okazji, a u nas jakoś chwilowo cisza, więc chciałabym się zapytać o tę sprawę również. I pytanie moje trzecie, bo takie słuchy chodzą, panie wójcie, w związku z tym, że Saniki uzyskały prawa miejskie, że my pójdziemy również w tym kierunku. I no, pani skarbnik, no nie ma się co śmiać. Ostatecznie Iłów był miastem. Ale śmijam, wręcz to jest pozytywne. Pozytywne, dobrze. I w 2019 roku przypada 150. rocznica utracenia praw miejskich przez Iłów. I pytanie moje jest takie, czy rzeczywiście coś w tym kierunku robimy, bo to nie jest takie proste. Bo to i ludność, znaczy mieszkańcy muszą się wypowiedzieć w tej sprawie i musi być kilka innych ruchów zrobionych, więc żeby w przyszłym roku ewentualnie to uczcić tę 150. rocznicę, no to... Ale to można wyjść. No. A poza tym, no nie, no warunki, że 2000 mieszkańców, wiele miasto odeszło i to nie jest, problem. Nie, no to w przypadku Iłowa to jest bardzo proste do obejścia. Proste, bo to jest odzyskanie praw i to jest, tylko dlatego... Bo tam jest ten warunek 2000 miejscowości, 2000, przymierz miejscowość ludzi, żeby otrzymać... Ale najmniejszy, w tym wypadku, w wypadku naszego, już się to też pytałam, najmniejsze miasto w Polsce 500, ma 580 parę osób, a my mamy, występujemy o odzyskanie, a nie... Nie, to jest żaden problem. Ale to są właśnie, panie wójcie, trzy pytania właśnie rocznicowo, obchodowe i czy to, co dało? No, mówię, Można? Bardzo proszę. Tak, krótko. Odnośnie tego autobusu, to jest, będzie sprawa pewnie do przedyskutowania, ale powiem ze swojego doświadczenia, że my jak wywozimy jabłka, to nam się bardziej opłaca wynająć kogoś, żeby nam zawiózł do Krójca, niż samemu jechać. Ja nie wiem, jak oni to robią, ale mnie dwa razy tyle kosztuje pojechanie, co się wynajmie transport. No i jak teraz ja trochę organizuję wycieczek dla grupy i rzeczywiście tu wynajem autokarów. To jest jakieś tam rozwiązanie. W okolicach grupy, gdzie mamy tam Grójca, większość samorządów korzysta z podnajmu, nie PKS-u i tak dalej, tylko firm prywatnych, którzy podstawiają autokary, płaci się za kilometr i do widzenia, jeśli nie ma nic do rzeczy. A to tak będzie pewnie do dyskusji. Druga rzecz, pewnie państwo wiecie, to chyba jakaś furtka się troszkę otworzy dla samorządu, że od 1 stycznia podział administracyjny, w cudzysłowie, w Unii Europejskiej trochę dla nas zrobił się korzystny, bo jesteśmy oddzieleni jakby od Warszawy. Warszawa jest jako Warszawa, metropolia, województwo mazowieckie jako województwo mazowieckie. Więc tutaj pewnie dotacje i pozyskiwanie środków będzie troszkę łatwiejsze, co i sam marszałek też ostatnio mówi. I trzecia rzecz, krótka, że na komisji rewizyjnej ustaliliśmy sobie dwa terminy spotkań, aby ktoś chciał sobie zapisać w kalendarzu.
to mamy to 13 marca i 17 kwietnia. To są wtorki. To jest dla członków, dla pani skarbnik, dla pana wójta. Programu jeszcze będzie bliżej, ale takie dwa terminy już zarezerwowaliśmy. Tak, 13 marzec i 17 kwietnia. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z szanownych państwa chciałby zabrać głos? Bo poprosiłbym pana wójta o odpowiedź i zamknął sprawę. Nie widzę. Bardzo proszę, panie wójcie. No tak, już będę. Ja zacznę od tego najważniejszego, bo ja nie wiem, kto wykradł mi to i tutaj nagłaśnia, bo pierwsze takie dyskusje na temat praw miejskich to już my 2 lata temu mieliśmy. Tylko wiecie państwo, pani Doroto, tu jest pomysł taki, bo to już ten pomysł był omawiany kilkakrotnie w takim małym gronie, żeśmy się spotykali i mówimy, a dlaczego by nie? Niech tam saniki spróbują, oni mają inaczej, bo oni mają tych 2000 mieszkańców. Ja też uważam, że 500-800 mieszkańców jest za mało, ale proszę państwa, jest propozycja taka i ta propozycja mi się podoba, która mówi, że na przykład wioska Narty, czyli ulicę Wiślaną zrobić w kierunku do końca Gilówki i można tak zrobić, można wszystkich przyłączyć. Ulica Wołyńskie, ulica dołączyć działki Narty, bo działki na Iłów, to się mówi Iłów, to nie jest Iłów, tylko obręb Narty. Jest to sobie co Narty. Proszę państwa, i tam mieszka też chyba 20 więcej, bo tam jest 6 rodzin, około 30 osób. Proszę państwa, mało tego, ulica 18 stycznia przedłużyć ją do końca Stegny i można z niej zrobić też ulicę. To samo można z ulicą Wyzwolenia przedłużyć Minkiny. I proszę państwa, to jest rozwiązanie słuszne, tylko na tym trzeba popracować. Mało tego, to są koszty, bo to wszystko jest związane później ze zmianami organizacyjnymi i ja tu jestem też obema rękoma za, natomiast na spokojnie na pewno będzie to przyszłość, taka będzie, bo ja wcale nie mówię, że nie, natomiast to wiecie, to nie przysporzy nam ani pieniędzy, ani tak zwanych wielkich możliwości pozyskiwania nawet środków. To nie, to tylko jakby zmieni oblicze Iłowa. Jako dla Iłowa, ale jeszcze musimy pomyśleć, państwo radni, odnośnie nadania ulic dla Giżyc i dla Brzozowa. I to jest priorytet, bo tam jest tragedia, jak się mówi 8A albo 8G łamane albo łamane przez 5 albo przez 4, proszę państwa, to takich przypadków nie powinno mieć miejsca. I proszę państwa, wystąpiliśmy do powiatu i też powiat powiedział, no nie, nie weźmy na siebie obciążenia, zwolnienia z przeniesienia kosztów. A koszty na sam Brzozów to jest w granicach 80-100 tysięcy złotych. No, byśmy musieli takie koszty ponieść. Mało tego, jeszcze koszty organizacyjne typu tabliczki oznakowania i te inne rzeczy. I to jest, proszę państwa, problem. I tu najpierw to trzeba, mnie się wydaje, zrobić porządek z Giżycami, z Brzozowem, a później myśleć właśnie o tych nadania praw miejskich, ale poprzez właśnie między innymi przedłużenie tych ulic tak zwanych i zmiany, bo to całkiem się zmieni też i układ. I wtedy będziemy mieli 1500 mieszkańców, a może nawet sporo, proszę państwa, więcej. Przepraszam, że tak pani Renatko przeszłem od tych spraw, ale mnie to bardzo ucieszyło, że pani Dorota poruszyła tą sprawę, bo dlatego, że ja... się nie ucieszyłam, bo to są, jak pan wójt tak doszedł do Gilówki, no to sobie myślę, no dobra, to my jeszcze po niskich podatkach. My jeszcze po niskich podatkach, bo już miasto to już musi mieć takie podatki, no, z górnej półki, no. Nie, u nas są wszędzie jednakowo. A mogę pana wójta zapytać? Nie. Podatki takie same, tylko w sanikach w tym roku już nie ma podatku gruntowego. To jest podatek od nieruchomości. Nieruchomości, określający. Panie wójcie, mogę jedno zapytać panu pani? Ale jeżeli jest w obrębie miasta gospodarstwo rolne, jest podatek rolny. Nie będzie pojęć. Ale jest rolny. Panie wójcie, przepraszam, ja chciałam tylko powiedzieć, że to moje pytanie, panie wójcie, żeby była jasna sprawa. To nie było pytanie jakieś
To było pytanie podchwytliwe, o tak to nazwijmy. Poza tym to, co pan powiedział, ja już przepraszam, nie wstaję. To jest jeszcze takie, że pięknie, powłączajmy po kolei sobie okoliczne wsie, tylko wtedy możemy nie spełnić warunku na temat zabudowy niezwartej, a to obszarów rolniczych, włączonych i tak dalej. No ale tutaj w tym wypadku spełniamy. Ale mogę pana wójta zapytać? Cóż, pani sami rozmawiamy. Panie wójcie, no dobrze, przyłączamy Gilówkę, Warszawką przedłużamy, przyłączamy Krzyżyk, a co z Sołtysami, Sołectwami? Będzie 6 Sołtysów w Gilowie? Będzie dobrze. Panie wójcie, następną rzecz chcę pana zapytać. Pan dobrze zna panią dziewczynę, która pochodzi z Piotrkówka. Mieszka w Sanikach, jest u mnie księgową. I po wejściu w Sanik, po przekształceniu Sanik w miasto, pytam się, jak się pani dobrze teraz w mieście żyje. A ona mi jednym zdaniem odpowiada. Panie Jakubie, drożej na pewno, a czy lepiej to nie powiedziała? Jeszcze no więc tylko. No tak, proszę Państwa, ale na tym ja nie powiedziałem całe wsi. Ja nie mówiłem nigdy o wsi, tylko odłączenie ludzi, którzy, to się zgadzam z panią Dorotą, że to musi zurbanizowane być i urbanista powiedział mi tak, że jest możliwość, nie cała Gilówka, nie całe Narwy. To są tylko przedłużenie tak zwanych ulic i te budynki, które są do Gilówki Dolnej i będą te zabudowy, będą ulicą Wiśniaków. Ona już jest. Tak samo jest 18 stycznia, ulica Wyzwolenia, ulica Płocka, którą by przedłużył do końca gminy. Ulica słuchajcie, ulica Handlowa, to samo, my nie zabieramy Przejmy, nie zabieramy Wońskiego, nie zabieramy całe. No, kochani, tutaj źle, że się nie zrozumiałem. Wojcie, największy problem to jest, bo na dusz trzeba by było dawać. Nie no, jest czas taki. No to. Ja bym na razie. Wojcie, jak pan Zowa będzie dokładnie tak, na razie się powinien. Bo przyglądał się Sanikom, a później. Właśnie, proszę państwa, na razie na spokojnie, bo tutaj pan redaktor Andrzej już pisze. Ja piszę, że Iłów miastem. Że Iłów już miastem i to wszystko. Ja teraz dusza wam prześlę. No właśnie. Także wiecie, ten miejscarz Iłowa będzie ten poruszony problem, to nie problem, ten poruszony problem. Prosiłbym o uwagę, jeszcze tylko odpowiem pani Renacie i kończymy, bo widzicie, to tak u nas jest, jak rozpoczniemy dyskusję i ta dyskusja gdyby była na końcu, to wszystko ma miejsce, nie jak na początku, to ludzie słuchają, niektórym się na przykrzy i wyjdą. Proszę państwa, jeżeli chodzi o sprawy związane z Grodziskiem, PKS Grodzisk. Panowie, ale koledzy, poczekajcie troszeczkę, jeszcze dwa zdania na temat tego Grodziska, bo ja z Grodziskiem już rozmawiamy około, jeszcze nie z Grodziskiem, bo z Gostyninem, bo teraz to wszystko już pod Grodzisk należy. Proszę państwa, nie mówmy o współpracy dobrej z PKS-em, bo oni tylko chcą dobrze żyć z tego. I proszę państwa, ci, którzy korzystają z PKS-u poprzez to, że na przykład mają połączenia sieciowe z Sochaczewem, no u nas jest problem z Iłowem. Jest problem, ale to nie znaczy, że od nas chcieli, żeby dokładać 6 tysięcy im do miesięcznie do dwóch kursów. Do dwóch kursów. Jak powiedziałem, że tak, możemy się zastanowić. Drodzy państwo, rozmawiałem z osobą, która przyjeżdżała, była przyjeżdżał dyrektor, była osoba kompetencyjna. Ja powiedziałem tak, panie dyrektorze, ja do rady wystąpię, będę rozmawiał, to już było 3-4 lata temu. Proszę państwa, my żeśmy to wałkowali koleżanką Renatą. I proszę państwa, przecież rada i na komisjach było nawet omawiane. I powiedzieliśmy sobie nie, no bo skoro my mamy do dwóch kursów, dokładać ile, a tam praktycznie dojeżdża, jak my sprawdziliśmy, dwie osoby siadają na przystanku, z Bieniewa 4 i z Naładach 2, no to proszę państwa, to trzeba się zastanowić, to lepiej tym ludziom pomóc, czy dać na te bilety albo na ten dojazd, no bo to nie miałoby w ogóle sensu. Teraz tak, przyjechała firma, która już się odezwała, wóz. Wiecie państwo, już by jeździł następny, drugi. Nie ma ludzi. Nie ma ludzi, do mnie mówią, wujcie, co tu jest? Wy u was wszyscy samochodami chyba jedzą. Tu wcale ludzi nie czeka na przystanku w Iłowie półtorej godziny, nie? Bo oni mają takie jakieś niepoukładane te kursy.
On czeka, tu nikogo nie ma. No to mówi, to już kursowy, muszę jechać. Przychodzi do mnie następna firma, zgłosiła się, która mówi, może otworzymy kurs. Zresztą mnie kolega sekretarz powie, tutaj nawet daliśmy im takie przyzwolenie tej jednej firmie, że przystanki im udostępniamy. Pomagamy im, aby niech tylko wchodzą, niech wchodzą. No jest, ta jedna firma tam się utrzymuje jeszcze. Ale, bo proszę Państwa, PHS się nie utrzyma z tych 4, 8, 5 osób. Do Płocka PKS powiedział 4 osoby w tygodniu, a może nieraz 2, 6, 12 w sobotę. No kochani, no dajcie spokój. Ale to się stało tak, powiem Panu, gwałtownie z uwagi na to, że te autobusy przestały jeździć. Jeżeli jeździły, to ludzie również. Być może. Być może. Dlatego, że przestały jeździć. Nie zmieniają się kursy przez Zorów i Giżyce. Tam mają lepsze położenie. Natomiast my jako IŁów jesteśmy po krzywdzeniu. Obchody rocznicowe. Ja mówiłem trochę na ten temat, bo ja jeżdżę też na spotkania do Giżyc. W Giżycach odbywają się spotkania, tu kolega przewodniczący może powiedzieć, cykliczne odnośnie straży, ma być te 95-lecie, ale to nie jest wymysł nasz. Oni tylko nas proszą, żeby coś im tam dołożyć, czy pomóc organizacyjnie. Ja się zgadzam z tym. Koleżanko, to jest okrągłe rocznice. Ja im to mówiłem już kilkakrotnie, że 50, 75 i 100. Ale takie rocznice 105, 103, 104, ja tam uważam, że to nie powinno mieć. Ja ktoś sobie organizuje sam. No ale zapraszają, proszą o pomoc, proszą o wsparcie, o nagłośnienie, proszą tam jeszcze standard, mają, mówią, że mają komunistyczny. To niech ten standard, na standard podobno znaleźli sponsora. Trochę mają pieniędzy, może im się trochę pomoże, nie zorganizują to spotkanie. Odbywają się to spotkania u księdza proboszcza, poprzedni ksiądz Tomek zaczął, teraz tam jest ksiądz Rafał. Ja też im mówię, że to nie powinno mieć miejsca akurat, że w 95. Powinno być na 100. rocznicę, trzeba było poczekać trochę. Ale niektórzy mówią, a taki staty są druhowie, którzy mówią, a ja nie doczekam. No i weź mu powiedz, że nie zorganizuje. No on teraz mówi, daje 1000 zł, bo go stać i on daje na tą imprezę już teraz. Nie robimy, a nie tak rozbuchamy całą. My stoimy przed tematem budowy sali gimnastycznej. No panie wójcie, rozumiemy. Każda złotówka jest na wagę u nas. Rozumiem, ale jak jest inicjatywa, to tą inicjatywę zawsze trzeba wspierać środowiskowo, bo jeżeli nie, to... Nie tak hucznie. Ja wiem, a nie hucznie, nie, to nie będzie hucznie, naprawdę. Z naszej strony to jeżeli to idzie jakiś poczęstunek czy grochówka i taka grochówka ma być w Brzozowie tylko zafundowana, a resztę biorą na siebie organizatorzy, czyli my jesteśmy współorganizatorem, organizatorem jest stowarzyszenie i dyrektor szkoły. Natomiast jako wójt się pod tym podpisuję ze względu tylko na to, że na przykład stowarzyszenie nie może otrzymać środków dofinansowania z Orlenu, szkoła też nie, tylko samorządy. Taki tam podobno jest prikaz. No i my żeśmy wystąpili, jest tam obiecane, bo w tym stowarzyszeniu, w którym jest jedna osoba taka dyspozycyjna, pan Jakub Mielewski, który tam współpracuje z Orlenem, no i po prostu na wniosek ma być to dofinansowanie, proszę Państwa, przyznane. No i to jest taka moja tutaj odpowiedź i taka prośba, że nie unikajmy tych tak zwanego wsparcia tych małych imprez lokalnych. Dziękuję bardzo. Pozwolicie, że zamknę sprawę. Przechodzimy do punktu 4. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2018. Bardzo proszę panią skarbnikę. Zmiany w budżecie na rok 2018 bardzo krótkie. W paragrafie pierwszym zwiększamy dochody bieżące budżetu o kwotę 42 tysiące złotych, przy czym dochody budżetu ogółem to 33 274 480 złotych i tym samym zwiększamy wydatki majątkowe budżetu o kwotę 42 tysiące złotych, przy czym wydatki budżetu ogółem to 32 494 270 zł.
W paragrafie trzecim wprowadza się zmiany w załączniku nr 7. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 rok. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018. W zakresie zwiększenia dochodów bieżących budżetu zwiększamy środki z tytułu wpływu z podatku od środków transportowych o wartość 42 tysiące złotych i zarazem przeznaczamy te zwiększenia tych planów na zakup samochodu Volkswagena Transportera dla szkoły podstawowej w Brzozowie Starym. Kwotą 42 tysiące złotych. Dziękuję bardzo pani skarbnik. Otwieram dyskusję co do projektu powyższego. Widzę chętnych. Mam pytanie do szanownych państwa radnych. Czy jeszcze raz czytać uchwałę, czy nie? Nie. Kto jest za to, żeby nie czytać, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Pozwolicie, że tytuł przeczytam. Uchwała Rady Gminy IU z dnia 25 stycznia 2018 zmieniająca uchwałę budżetową gminy IU na rok 2018. Projekt składa się z kilku paragrafów i wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018. Kto z szanownych państwa jest za przyjęciem powyższej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Kto się wstrzymał? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciwny? Sinus Brady głosowało za, dwóch wstrzymujących i przeciwnych. Dziękuję bardzo. Projekt uchwały został przyjęty. Przechodzimy do projektu następnego. Przyjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Proszę bardzo o przedstawienie. Projekt uchwały zgodnie z przyjętym budżetem na rok 2018. Pożyczka, która zaplanowana jest w budżecie. Jest to projekt w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. W paragrafie pierwszym czytamy, że gmina IU zaciąga pożyczkę w 2018 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w kwocie 533 593 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w związku z kontynuacją realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego wraz z budową przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie IU. Ustanawia się zabezpieczenie spłaty pożyczki w formie weksla in blanco. Spłata pożyczki nastąpi w roku 2019 po otrzymaniu środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich na podstawie umowy z dnia 30 maja 2017 roku o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania wsparcia inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii, objętego program na lata 2014-2020, które została podpisana z samorządem województwa mazowieckiego. W sytuacji niespełnienia przez gminę IU warunków umowy źródłem pokrycia spłaty pożyczki wraz z odsetkami będą dochody bieżące z podatku rolnego i podatku od nieruchomości. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy i uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję co do projektu. Prosi o głos radny Cieśle. Szanowni Państwo, zaciągamy gigantyczne kredyty na finansowanie różnych działań. Ja jestem przerażony z tym, że mimo, że to tak cała ta infrastruktura wodno-kanalizacyjna tak wiele kosztuje, to okazuje się, że niewiele osób z tej infrastruktury na chwilę obecną i tak może skorzystać. Trzeba będzie
to rozważyć moje słowa. Trzeba być może będzie skierować odpowiednie pisma do Urzędu Spraw Konsumentów. No chodzi mi o to, że no, wyszły takie okoliczności, których nikt się nie spodziewał na moim terenie, że przyłącza do wodociągów są tak drogie. Niewiele. Nie, panie wójcie, to myślę, że to jest odpowiedź na moje słowa, że mówię po tylu latach, że u nas nie było tej infrastruktury i nam się należy jakieś takie lżejsze potraktowanie, bo my już z tego powodu, że nie było, ponieśliśmy straty olbrzymie. Natomiast zrobił pan odwrotnie do moich słów, zresztą no nie tylko pan, no cała ta koalicja pańska. Nie wiem, dlaczego tak wyszło. No niektórzy rekordziści mają za przyłączę się do wodociągu na naszym terenie. Chcę, żeby to wybrzmiało praktycznie nawet powyżej 10 000, co jest, uważam, jeżeli metr kosztuje, tej linii kosztuje 200 zł, a liczy się 100 powyżej złoty metr zwykłego przełącza, coś jest nie tak, także no, weźcie moje słowa pod uwagę i mówię, gigantyczne milionowe pożyczki zaciągamy. Przecież podatnik będzie tymi pożyczkami obciążony, a co z tego, jak się w zasadzie do tej infrastruktury niewielu może przyłączyć. W ogóle nie wiem, dlaczego jest coś takiego, gdzie są przepisy konstytucyjne, bo przecież jest coś takiego jak równość w dostępie do różnych środków, jest coś takiego jak sprawiedliwość społeczna. I teraz jak to w ogóle jest możliwe, że jedni mają na przykład za przyłącze wodociągowe 2500, a drugi 10 000. No to tak być nie może. Nie wiem, dziwne jest to wszystko, na pewno to trzeba wyjaśniać. Ja w tym kierunku działam. Martwi mnie, że już kilka takich zebrań tam odbyło się u mnie na terenie, gdzie właśnie już wygraliście, można powiedzieć, z tymi ludźmi, bo na rację stworzyliście, że trzeba będzie płacić. Ja teraz muszę powoli, stopniowo odwracać to wszystko i taką narrację przyjąć, że nie będziemy płacić, nie będziemy ponosić takich kosztów. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś chciałby jeszcze zabrać, prosił o głos? Bo to w ogóle nie jest temat, który radny Sieglak poruszył odnośnie tak zwanej uchwały. Ale proszę Państwa, jak poruszył, to trzeba odpowiedzieć, bo później to znowu się umknie, czy jednak rzecz mi umkła, ale to odpowiem Pani odnośnie obchodów 11 listopada, tej okrągłej rocznicy, to już też myśleliśmy o tym. Proszę Państwa, to nie jest wymysł ani mój, bo kolega Cieślak myśli, że wszystkich powinno się traktować. Ja też bym był za. Ja jestem oboma rękoma za, bo tak powinno być. Tylko ktoś wymyślił takie głupie przepisy. To nie jest wymysł wójta ani rady. To jest wymysł ustawowy, który zabronił możliwości przeniesienia kosztów. My i tak, proszę Państwa, wzięliśmy na siebie koszty związane z przyłączami, wykonując dokumentację, którą włożyliśmy w przetarg i przepraszam, nie tak, bo dokumentacja jest oddzielnym zadaniem, które jest realizowane. Ja powiedziałem, skoro nie można, tu do Pani Skarbnik i we własnym gronie i Państwu to mówiłem, skoro nie można wziąć przyłącza na koszt gminy, to weźmy przynajmniej dokumentację ludziom, zróbmy, dajmy i opaskę, która jest na sieci, na wielkie, gdzie można ją włożyć w te koszty. I proszę Państwa, włożyliśmy. Natomiast nawet Pan Bóg nie pomoże tym ludziom, którzy mieszkają. U Was jest tak porozrzucane gospodarstwa, są, że jedno gospodarstwo ma sieć przy płocie, gdzie zapłaci. Nie zapłaciłby 2500, zapłaciłby 1600 zł, a nawet mniej. Tylko proszę Państwa, skoro obwarowano, że musi być inspektor, musi być odbiór oddzielny, musi inwentaryzacja być, musi być geodeta i proszę Państwa, jeszcze mało tego 23% VAT-u i musi być rachunek, musi być faktura. I tu ci ludzie mówią,
No skąd to się wzięło? Proszę Państwa, niech ktoś by sobie sam robi teraz przyłącze, to wiecie Państwo, wychodzi około 4000 takie przyłącze w granicach 25 metrów. No ja powiem, Panie Wójcie. O. Na temat, akurat miałem takie tego, bo córka podała. No, no, no nie. Musiała sobie zrobić, dokumentację na przyłącze. No. 3 zł. 3000 zapłaciła za podłączenie, bo 100 zł z metra. No. I 1000 zł na linię jeszcze płaciła. No. No widzicie, co teraz nie do końca. I widzicie, tu ja wiem, ja rozumiem tych ludzi, ja mówię, a to już Samarski tam nie nagłaśnia, tylko jak my komu możemy, to tam pomagamy, bo na przykład 3 osoby, niech powie tu pani skarbnik, gdzie zleciłem, gdzie 3 osoby mają po 200 metrów, po 200 metrów. I proszę Państwa, zleciliśmy specjalnie, że weźmiemy to na siebie, na koszt budżetu. Mało tego, jak jest sprzeciw pod drogą, to też to na gminę bierzemy. Na gminę bierzemy, żeby ludziom pomóc, bo ja wiem i ja się zgadzam, nie ma 10 tysięcy nigdzie, nie kolega Marcin nie przesada, ale 7 jest, wyliczono 7 tysięcy. No to dajcie spokój, no to są, ja ci ludzie i ja ludzi rozumiem, natomiast proszę Państwa, to nie jest wina wójta ani rady. My dołożyliśmy, a kolega mówi, że Marcin radny, nie bierzmy tego. To są pieniądze, które wrócą z powrotem, ale my bierzemy na rzecz, musimy to w ramach tego programu tymi pieniędzmi obracać. To nie jest tylko budowa waszej sieci, którą naprawdę też mam pół uszy wszystkiego, bo wiecie Państwo, jaki rok trafiliśmy. Firma, przeciski, jeżówki, uzgodnienia. Ja po prostu miałem dość, ja się cieszę, że jest sieć zrobiona. Ja wcale ludziom nie mówię, że na dzień dzisiejszy muszą od razu, tylko żeby później nie było tak, że zapłacą jeszcze więcej. Bo dokumentacja jest 2 lata ważna. My dajemy dokumentację, mamy u siebie dokumentację, ale ona jest 2 lata tylko ważna. Nie wiem, może w jakiś sposób jeszcze niektórym trzeba będzie pomóc, którzy mają te obciążenie około 4000 czy 5. Ale ci, co mają po 2500, to proszę Państwa, to jest naprawdę minimalne obciążenie, które się nie uda uniknąć w tych tak zwanych warunkach, kiedy potrzeba sanepid, żeby odebrać. Bo to jest oddzielna nitka. My mamy teraz badania na sieci, a nie mamy badań do każdego na przyłączu, proszę Państwa. Jest to problem. Ale to trzeba w jakiś sposób ludziom wytłumaczyć. Ja już mówiłem tyle razy, byłem, każdy do mnie przychodzi, też tłumaczę. Co będziemy mogli, pomożemy, ale tu się inaczej nie da. Sama sieć nas kosztowała 1 600 000. Więcej. Więcej. No widzicie, proszę Państwa, i dobrze, że to już jest zrobione. Jeszcze 3 mieszkańców z gminy Młodzieszyn wodę dostało z Iłowa. I tutaj nie mówmy, że to nie było potrzebne, to było potrzebne, to jest drogie, no ale proszę Państwa, takie są realia, żeby robił 3 lata temu, czy przepraszam, z pieczyskami, żebyś, nawet te łady, żeby były zrobione 3 lata temu, jak były właśnie, by było na pewno dużo taniej, można było przyłącze włączyć w tak zwaną sieć. Można było wziąć po te 1000, a teraz od ludzi, kolega Marcin krzyczy, że od ludzi nie, wójt nie weźmie pieniędzy, no bo nie weźmie, bo nie może. To ludzie muszą sami pokryć tego. Nie, no to jest ewidentna sprawa. A no widzisz, no ale to nie mów w taki sposób, kolego Marcinie, że ktoś nie chciał. Wszyscy chcieliśmy bardzo dobrze, a wyszło jak wyszło. Ktoś mieszka 70 metrów od linii, od sieci, a wiecie jak są porozwalane, to dobrze doprowadziliśmy, bo przyszła projektantka i doprowadziliśmy wszędzie, w Olszyny, tam aż same, tam jest woda wszędzie doprowadzona. Ale proszę Państwa, każdemu pod dom nie postawimy 90 sieci. I hydrantu, bo to jeszcze musi być zakończone hydrantem. Bo ten projekt kosztowałby nie 2 miliony z kawałkiem, tylko 4. To wy przekonacie, że słuchajcie, Szanowni Państwo, że na przykład na moim przykładzie, gdzie no, dosłownie brakuje 30 metrów tego przyłącza, że to kosztuje 5 tysięcy. No, to tyle nie kosztuje. No, wiem ile kosztuje to ten rodzina robocizny ładowarką. Wiem ile kosztuje ten niebieski, słuchajcie, wąż i plastikowi. Teraz próbujecie jeszcze w całym tym zamieszaniu
no, dajecie w jakimś stopniu monopol tej firmie na te przyłączanie, bo przecież inne firmy no, mówią wprost i jasne, że no, są w stanie to zrobić, nie ma. Przyłącze za, nie ma, za połowę. Ale nie ma, musi tylko ona wyrazić, podpisać zgodę, że... To czemu mówicie później na tych spotkaniach, nie, że nie tylko i wyłącznie ta... Znaczy, ja w ogóle nie wiem, skąd się bierze tutaj ta kwota 100 zł, no, tak. Mówi 100 zł no, za metr. To przecież pan Nowicki był u nas w urzędzie kilka razy. Jeżeli jak już zakończył sieć, no to mówi, jeżeli mam siły, środki na miejscu, to ja mogę te przyłączyć, jeżeli ktoś sobie życzy oczywiście, wykonać, tak? Zgodnie z projektem, zinwentaryzuję to na końcu, bo mam geodetę już, tak? Wszystko zrobi. To nie jest 100 zł, tylko on... 60 zł netto, tak, czyli netto, no to trzeba dolać VAT, to będzie 70 coś z metra wykopania, zakopania, ułożenia rury. Do tego jest 500 zł za ten cały zestaw tych zaworów i wodomierzy i tam jest ten jeszcze zawór antyskażeniowy, bo taki musi być. Antyskażeniowy, bo takie są przepisy. Tak, to jest 500 zł i 500 zł jest geodeta, czyli wytyczenie i jak już zrobią, zakopią, inwentaryzacja i wykonanie mapy celów projektowych. No więc, czyli dwie składowe są stałe. 500 zł geodeta, 500 zł. Tylko teraz nie jest stała ta ilość metrów. Czyli no jest, jeżeli ktoś ma 10 metrów, a może taka sytuacja się zdarzyć, no to ma 730 zł za wykop plus 1000 zł to ma 1700 zł. To jest bardzo dobra sytuacja. Ale jeżeli ktoś ma 70, ale takich jest mało. Ale jeżeli ktoś ma 70, a pewnie tak no tutaj pewnie będzie, no to boli. Natomiast naprawdę to nie jest tak, że pan Nowicki ma monopol. Bo jeżeli państwo przyjdziecie i macie, nie wiem, za 70, a za 30 wam to zrobi, to przychodzicie, mówicie, że macie tańszego, my wydajemy dokumentację. Ale sam nie musi mieć uprawnień. On musi podpisać, że on wykonał zgodnie z projektem. Wykonał zgodnie z projektem. No bo takich paproków to jest dużo. Bo takich ustaliliśmy, że nie musi robić to pan Nowicki. No nie. Nie musi to robić pan Nowicki. Ale zresztą powiem panu dalej. Pan Nowicki był chyba w poniedziałek u mnie i powiedział, że on tam przyłączył około 40 chyba zrobił przyłącz. Ja mówię o wszystkim. O Ładach, Bieniewie, Arciechowie, Gilówce Dolnej, Rogocinie. Ja mówię o tych wszystkich miejscowościach. I już koniec, już się do niego nikt inny nie zgłasza i on mówi, ja nie będę trzymał tutaj tych maszyn, bo ja idę, te maszyny daję na inną robotę, a nie będę przyjeżdżał do jednego przyłącza, bo mi się to po prostu nie opłaca. Bo się po prostu mi to nie opłaca, tak? Więc wiem, tak jak pan wójt powiedział, nikt nikogo nie zmusi do przyłącza. Gmina wybudowała sieć, ona jest, tak? Tak. Jest dokumentacja. Jest dokumentacja. Jest dokumentacja. Można przychodzić, jeżeli ktoś weźmie firmę i będzie taniej, czyli na przykład ktoś się umówi, bo ja słyszałem wczoraj, że ktoś tam ma firmę za 35 zł z metra, no to czyli o połowę mniej, to niech przychodzi, niech bierze dokumentację, firma niech podpisze oświadczenie, że zrobiła zgodnie z projektem i niech zinwentaryzuje i przynosi dokumenty. Przynosi stan licznika, numer licznika. My podpisujemy umowę i dostarczamy wodę. No, inspektor musi to nadzoru odebrać. Takie przepisy budowlane są teraz. I to, ale teraz, drodzy państwo, bo to zostało powiedziane i to słychać, że jeżeli ktoś ma inną firmę, tańszą niech robi. Tylko że żeby te wszystkie wymogi, które tam są w koło, to nie okazało się, że ta firma, no bo powie mieszkaniec, no dobrze, ale musisz to zrobić zgodnie z projektem, musisz tutaj mi podpisać, że zgodnie z projektem musisz być inspektor nadzoru, żeby się nie okazało, że te wszystkie inne składowe spowodują, że ta niższa cena za metr bieżący po prostu zginie.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze w sprawie projektu? Ale nie mam żaden monopol. On nie ma, tu nie było żadnego. Nie ma żadnego monopolu. Ja tylko mówię, że on już mówi, ja się zwijam, bo już tutaj to, co miałem zrobić, to już zrobiłem. Już więcej się do mnie osób nie zgłasza i tyle. I mam następne roboty, więc zabieram koparki ludzi na następne roboty. Ktoś powie, że Margarita Stanowicz to dziękuję bardzo. Zamykam dyskusję co do projektu. Mam pytanie do Państwa radnych. Czy mam czytać ten projekt, który to przedstawiła Państwu? To jest za tym, żeby nie czytać, proszę o podniesienie. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Pozwolę, że przedstawię. W sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Projekt składa się z 5 paragrafów. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem powyższej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto jest przeciw? Nie. Przewodniczący, jeszcze, przepraszam, a jeszcze wynik, tak? 14? 14 co? Do jednego. To jeszcze tylko przepraszam, taki, bo jeszcze mi się przypomniało a propos tego, co powiedziałem wcześniej. Chodzi o nawierki, tak? One, jeżeli już by ten, one są zdeponowane w gminie. Chodzi o nawierki na rury. Jeżeli ktoś znajdzie sobie tą tańszą firmę i zrobi sobie taniej, to nawiertki są w gminie, bo gmina musi mieć kontrolę nad tymi nawiertkami, bo gdyby nie było tej kontroli, to zaczną nam się ludzie podłączać jak chciał, gdzie chciał, my nawet później nie będziemy wiedzieli, że ktoś jest podłączony, czy nie jest podłączony. Bo on na przykład sobie weźmie, podłączy się na dziko, a będzie z wody korzystał, a my nawet nie będziemy mieli go w ewidencji, tak? To tylko będziemy później bawić się w dochodzeniówkę, czy on tam ma znak po wykopie do budynku, czy on tam nie ma znaku. Ale panie sekretarzu, to w tej chwili są nawiertki. Zdeponowane są w gminie. W tym projekcie, już który jest, to już są no, nawiertki w cenie. Mieszkaniec dostaje nawiertki. Ale myśmy nie byli w takiej komfortowej sytuacji. No więc, panie sołtysie, jesteście pod poszukiwaniem. Ile pan zapłacił za przyłącze? De facto, ile pan zapłacił? Ja się nie oskarżaj się, bo byłeś w komfortowych sytuacjach jeszcze. Pozwolicie, że przejdziemy do następnego punktu. W momencie przyłączenia byłeś w komfortowych. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez gminę IU. Nie wiem, kto to będzie przedstawiał. Ania, bardzo proszę. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w organizacji szkolnych w podyczy szkół podstawowych prowadzonych przez gminę IW. Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o finansowaniu zadań oświatowych Rada Gminy IW uchwala co następuje, paragraf pierwszy. Uchwała określa wysokość opłat pobieranych przez publiczne przedszkole oraz oddziały przedszkolne w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę IW, zwanych dalej przedszkolami, za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w czasie przekraczającym wymiar zajęć, w ramach których przedszkola zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę. Paragraf drugi. Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, o której mowa w odrębnych przepisach, realizowane jest w wymiarze 5 godzin dziennie. Paragraf trzeci, ustęp 1. Ustala się opłatę za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, za których organem prowadzącym jest gmina IW w wysokości 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć przekraczającą 5 godzin dziennie. Punkt drugi. Zwalnia się z opłaty dzieci niepełnosprawne posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Paragraf czwarty. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy IW. Paragraf piąty. Uchwała
wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z wyniku urzędowy województwa mazowieckiego. Uzasadnienie do uchwały. W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 października 2017 o finansowaniu zadań oświatowych Rada Gminy ma obowiązek określić wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat. W związku z powyższym konieczne jest podjęcie niniejszej uchwały. Uchwała była omówiona na Komisji Oświaty i na Komisji Budżetowej. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję co do projektu. Nie widzę chętnych do dyskusji. Mam pytanie, czy drugi raz czytać, czy nie? Nie. Kto jest za tym, żeby nie czytać powyższego projektu? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Pozwolicie, że przeczytam treść. W sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę WIW. Projekt uchwały składa się z 5 paragrafów. Wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem powyższej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została przyjęta jednomyślnie. Przechodzimy do punktu następnego. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach podstawowych jednostki samorządu terytorialnego za rok 2017. Bardzo proszę. Na podstawie ustawy Karta Nauczyciela wójt gminy Wiłowie przedkłada sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2017. I tak się przedstawia sytuacja. W roku 2017 nauczyciel stażysta zgodnie z obowiązującymi przepisami powinien osiągnąć wynagrodzenie 2752,92 zł. W naszej gminie osiągnął 2835,27. Nauczyciel kontraktowy powinien osiągnąć wynagrodzenie 3055,74 zł. W gminie Iłów osiągnął 3186,51. Nauczyciel mianowany powinien osiągnąć wynagrodzenie 3964,20 zł, osiągnął 3965,36 zł i nauczyciel dyplomowany powinien osiągnąć wynagrodzenie 5065,37 zł, osiągnął 5429,09 zł. I struktura zatrudnienia średnio u nas przedstawia się następująco. Średnio w roku nauczycieli stażystów mieliśmy 1,97, nauczycieli kontraktowych 8,86, nauczyciel mianowany 6,51 i nauczyciel dyplomowany 56,30. Nie zachodziła potrzeba wypłaty dodatków uzupełniających w związku z tym, że nauczyciele osiągnęli ten minimalny poziom wynagrodzeń zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela. Dziękuję bardzo. To jest zarządzenie, a więc to jest uchwała, ale pozwolicie, że otworzę dyskusję, jeśli ktoś z Państwa chciałby było zabrać. Bardzo proszę. A są wolne etaty, mogę sobie przyjąć. Ja mówię, że nie chciałem. Lepiej. Źle zabrzmiało. Nie widzę chętnych do dyskusji. Przechodzimy do punktu następnego. Omówienie
zarządzenia zastępczego wojewody mazowieckiego z dnia 13 grudnia 2019 w sprawie nadania Nazwy ulicy. Nie wiem, to pan sekretarz. Tak, ja przeczytam. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, pewnie wszyscy, czy to było na komisjach, wszyscy już znają temat, bo już od 20 stycznia ulica 18 stycznia jest ulicą Wittgenstein, bo wtedy 20 stycznia uprawomocniło się zarządzenie zastępcze wojewody mazowieckiego. My żeśmy spotykali się w urzędzie z mieszkańcami ulicy 18 stycznia, jeszcze, to było jeszcze w grudniu. Mieszkańcy nie chcieli, żeby tą nazwę zmieniać, żeby to było 18, żeby to była ulica 18 stycznia, żeby mieszkali przy ulicy 18 stycznia i zobligowali urząd, żeby takie pismo do wojewody skierować. My żeśmy takie pismo sporządzili, ja zresztą odczytałem je przy mieszkańcach ulicy 18 stycznia. Zastosowaliśmy taki, że tak powiem, wymyk, bo chcieliśmy, żeby ten dzień 18 stycznia upamiętniał nie 1945 rok, czyli wejście Armii Czerwonej na teren, tutaj na nasze tereny, prawda? No bo tak było, no Armia Czerwona 17 była w Warszawie, 18 poszła dalej na zachód i zdaje się dojechała aż do Gostynina. Natomiast wojewoda mazowiecki nie przychylił się do tego pisma, czyli IPN postanowił, bo to IPN opiniuje wojewodzie te nazwy. IPN odrzucił tą naszą sugestię, żeby to był 18 stycznia, ale żeby upamiętniał datę 1493 roku, a wtedy miało miejsce posiedzenie pierwszego dwuizbowego parlamentu, czyli pierwszy raz wtedy zebrał się Sejm i Senat. Nie przychylono się do tej sugestii. No i poczekaliśmy dosyć długo, bo no długo ten wojewoda to zarządzenie wydawał, aż w końcu 13 grudnia wydał zarządzenie zastępcze tak zwane i nadał ulicy 18 stycznia w Iłowie nazwę ulicy Bitwy nad Bzurą. I to zarządzenie 20 się na uprawomocniło i jest, mamy już ulicę Bitwy nad Bzurą. A to wszystko na podstawie tej ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych, gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki. Dziennik ustaw, pozycja 744 z 2017 roku. No i może odczytam to zarządzenie, jeżeli Państwo pozwolą, ono ma 3 strony A4 i zasadnie nie czytać, tak? Nie, to wiedzieliśmy. No to tylko przeczytam te 3 paragrafy zarządzenia. Paragraf pierwszy. Zmienia się dotychczasową nazwę ulicy położonej w gminie Iłów z 18 stycznia w nawiasie 1945 na Bitwy nad Bzurą. Wykonanie zarządzenia powierza się wójtowi gminy. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. No i tutaj jest uzasadnienie. W uzasadnieniu dowiadujemy się o tym, że mamy 30 dni na odwołanie od daty doręczenia, to ten właśnie 30 dzień minął 20 stycznia, więc już mamy ulicę Bitwy nad Bzurą. Rozmawiałem z panem wójtem, na razie tabliczki zmieniać nie będziemy, żeby ludzi może tak od razu nie... Znaczy, to nie chodzi o to, że nie będziemy, tylko że chodzi o to, że ten miesiąc poczekamy może, żeby to wszystko... Można coś na ten temat? Bardzo proszę. Ja, kolego sekretarza, Państwo zebrani, ja tu mam takie odczucie, że jaka to jest demokracja, jeżeli nam się narzuca z góry, jaka ta ulica ma być. Komu to przeszkadza? Kto z historii dzisiaj w szkole co mówi? Co się mówi z historii, żeby nie wiedział, że to 18 stycznia to po komunistycznej trzeba powiedzieć? No dużo rzeczy mamy po komunistycznej. Nie nasza wina tutaj jak jesteśmy, żeśmy się za wcześnie urodzili, że w tych czasach przyszło nam żyć, w tych
tych czasach było, trzeba było pracować, w armii służyć i tak dalej. I myśmy tego nie wymyślili, a że dzisiaj ktoś wymyśla i nam narzuca to wszystko i to, nie wiem, czy mieszkańcom się to nie podoba. Tam nie pisze, że to akurat Armia Czerwona na tej tablicy wkroczyła tutaj w nasze tereny i to jest niewygodne. Uważam, że ludzie powinni mieć coś do powiedzenia, a w tej chwili to jesteśmy my jesteśmy poniewierani. Żadnej demokracji tu nie widzę. Tylko gorzej mi za komuny narzut i nie ma dyskusji. Tak musi być. Takie mam odczucie. Nie wiem jak kto inny, ale mnie się taka sytuacja nie podoba w ogóle. Bo ludzie w tej chwili nie mają nic do powiedzenia, bo pan wojewoda chce z IPN-em tak zażyczył, bo to jest źle. No to i kościół postawiony tam był za komuny, czy coś rozebrać go, bo on przeszkadza. Taka jest sytuacja. Ile kościołów powstało za komuny, to dzisiaj potrzeba porozbierać, czy drogi wybudowane za komuny, to też porozbierać, bo to jest za komuny i się wspomina. Przecież historia dzisiaj nie uczy się takiej historii, jak myśmy się uczyli, że wszystkie daty, wszystkie też żeśmy znali, co się kiedy działo. A dzisiaj to co dzieci się uczą tam. Na bieżąco nie znają tego, co się dzieje wczoraj, a co tam dalej mówi, co się działo kiedyś. Ale trudno, taka jest wola i musimy wykonywać. Jest to na pewno problem. Tylko niech mi nie wpaja, że to jest demokracja. Jaka jest demokracja? To jest normalnie dyktatura się robi. Narzucone tak musi być. To no jest trochę, dyktatura. Trochę jest racji, drodzy państwo, bo co się działo? No więc wojewoda, różni wojewodowie, ja nie mówię, że tylko mazowiecki, tylko w całym kraju robili te zarządzenia zastępcze tak zwane, czy tam no, zarządzające. No ale co można było zrobić? No rady gminy mogły się od tego zarządzenia odwołać uchwałą, tak? I skierować to zarządzenie, zaskarżyć to zarządzenie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. No i tak się zaczęło to dziać, szczególnie w dużych miastach, w Warszawie, tam Krakowie, Poznaniu, Łodzi i tak dalej. No i takie przerzucanie było, czyli że wojewoda zmienia nazwę ulicy, a rada miasta i tak zaskarża to zarządzenie do WSA. No i to w sądzie tam się będzie mieliło, może z rok albo więcej. Ale po co te koszty? No ale to po co? No ale teraz już jest następny krok podjęto, czyli zrobiono nowelizację tej ustawy o zakazie propagowania komunizmu. No i teraz już nie ma gadania tak naprawdę żadna rada gminy czy miasta, jeżeli jest wydane zarządzenie zastępcze, to żeby zmienić nazwę ulicy na inną, to znowu musi być opinia wojewody i IPN-u. No i może być tak, sekretarzu, za 5 czy za 10 lat, może nie doczekamy, że znowu nie będzie propagować można Solidarności, czy tam dalej, czy tego ustroju. No i to jest różne. Nie wiadomo. No. Ja uważam, że dobrze, że tu nie ma dużo firm na tej ulicy takich, że to by koszty związane z tym każdej firmy, zmiany pieczątek innych. Tam pieczątka to niedroga, ale te NIP-y, nie NIP-y, regony i to wszystko, to kosztuje, nie? No w naszym... Nie, przykładowo mnie to tam nie zależy, czy ta ulica tak się nazywa, czy tak. Nie mieszkam na niej, no dotyczy. Tylko, jak mówię, mieszkańcy się chcieliby, żeby ta nazwa została, a nie może, bo ktoś za tych mieszkańców zadecydował i czy im się podoba, czy nie podoba, tak musi być. Jeszcze musimy się przeglądać, nie wiem, na razie jest cisza, ale ja tak na, nie wiem, może niepotrzebnie tam taką panikę siać, ale ja się przyglądam też nazwie ulicy Wyzwolenia. Miałem powiedzieć. No. Nie wiem, na razie jest cisza, tak? A mało tego, powiem państwu, tego, a to już temu się przygląda i też może być zmiana nazwy szkoły w Giżycach. No. Armii, pierwszej Armii Wojska Polskiego. Pierwszej Armii Wojska Polskiego. Ale czy nie było takiej armii? Była taka. Bez komentarza, jeśli chodzi o nazwę, którą jest dobra nazwa, społeczeństwo. Nie wiem, czy tam nie przeszkadzała nikomu? A nam oczywiście. Tak, szanowni państwo, czasami, ja mówię, patrzę w przeszłość, 8 lat temu, jak zostałem radnym, ile musiałem znieść upokorzeń i dalej wnosić, ile oszczerstw właśnie, jeżeli się wystąpiło albo występuje dalej w konfrontacji do służb komunistycznych, do służb ORMO, do służby bezpieczeństwa,
i tak dalej, tego co ona uczyniła, co, co właśnie jej mocodawcy, Armia Czerwona spowodowało w tym kraju. Ale na tej sesji to, to warto, tak z mojej oceny, warto dla takich chwil żyć. Warto dla takich chwil żyć, te symbole właśnie odchodzą. No całe, taki czuję tylko niedosyt, bo jest, jesteśmy tu schowani niemalże w podziemiu, czyli tak bardzo się boicie tych zmian oficjalnie. One i tak stopniowo wybrzmią. Nie ma już dzisiaj w ogóle kierunku odwrotu od tego. Dziwi mnie się, bo być może to jest w ogóle nieprawda. Być może jeden mieszkaniec albo dwóch taki miało pomysł, że mam nadzieję, że to nie było dużo osób, a wy próbujecie taką narrację stworzyć. Nie, wszyscy, bo było zebranie duże. To jest w ogóle, niewyobrażalne. Jak nawet można... pani radna Dragan? Pani radna Dragan miała pomysł na inną nazwę również, ale jeżeli doszło już do jakby do takiego głosowania, czy jakby aklamacji, to wszyscy chcieli, żeby pozostała nazwa osiemnastyczna. To jest w ogóle niewiarygodne. Natomiast, natomiast trzeba jeszcze w jednym aspekcie rozważyć. Otóż po 1945 roku trzeba zwrócić uwagę, że Iłów, jako jednak bardzo taka patriotyczna miejscowość, gdzie poszło wiele osób na powstanie warszawskie, gdzie przecież działali żołnierze niepodległościowego podziemia, to był wyrok wykonany na jednym funkcjonariuszy. Czyli co chciałem powiedzieć przez to, że przez to stosunkowo tych nazw było i tak niedużo takich kontrowersyjnych. No natomiast nie ulega to wątpliwości, że jeżeli były takie miejscowości bardzo patriotyczne, gdzie tam opór był potężny, to Służba Bezpieczeństwa no, infiltrowała wszystko i wszystkich. Dzisiaj to mamy, dzisiaj to tak jak mówiłem nieraz, 80% mamy umoczony ten warszawski system i trudno z tego będzie jeszcze wiele lat wychodzić, czyli tu się od razu nasuwa taka też myśl Pisma Świętego Biblii, że co najmniej no, jak przez 50 lat chodziło, to i drugie tyle musi wychodzić z tego systemu, a te zmiany jednak były przytrzymane. Cała III Rzeczpospolita to nic innego, tylko kontynuacja tego systemu w zmienionej nieco formie, gdzie właśnie okupacja pałką, no zamieniono ją na okupację pieniędzmi, na tym tylko polega. Dziękuję. Prosimy o głos. Przechodzimy do punktu 9. Interpelacje radnych. Prosi o głos pan przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Bardzo proszę. Pierwsza rzecz to do pana wójta, do pana sekretarza, bo już tak żeśmy wielokrotnie rozmawiali, żeby może poruszyć taki temat godzin pracy urzędu gminy. Czy jest na przykład możliwość, żeby w poniedziałek była gmina czynna od godziny późniejszej, a dłużej, do 17. Wiem też, że radni, którzy są związani z Bankiem Spółdzielczym, rozmawiali albo będą rozmawiali z prezes Mazur, żeby w tym czasie i bank był czynny, żeby to nie kolidowało z kasą. Druga rzecz, tu nie wiem jak się Marcin ustosunkuje, bo zawsze narzekał na myśliwych, na prawo łowieckie, że PSL to wspierają myśliwych, więc nie wiem co teraz ty sądzisz o tym, co jest uchwalane, co jest zrobione. Ale moje pytanie jest takie, czy mi nie wiadomo, gdzie może rolnik złożyć dokumenty odnośnie, żeby wyłączyć jego grunty z terenów łowieckich. Teraz była sytuacja, że no, wprowadzono taki przepis, że myśliwy
polując w lesie, może podejść do człowieka, który zbiera grzyby i go wyprosić z lasu. Tak, albo policję. To absolutnie jest niedopuszczalne. Ale jeszcze nie zmieniono. To uchwalane, że prosili ekologów i rolników, nie dali im dojść do głosu i pani w komisji, która tą nowelizację przyjmowała, wszystko przyklepali. O czym bym mówił wczoraj. Kiedyś rolnik dostawał, jak pamiętam, wujo Zydlewski był sołtysem lata po wojnie któreś, to każda wieś za to, że my śliwek z koła polowały na danych wioskach wcześniej, Edward był tutaj sołtysem kiedyś, to były czy tam ulga jakaś na wsi podatku, czy każdy tam jakieś profity z tego miał. A dzisiaj nie ma nic rolnik do powiedzenia, postawił tabliczki, że teren prywatny w ten zbrojony nie miał prawa do wejścia. Nie, to nieprawda. Było tak, ale to tam mógł sobie postawić i tak sobie wejść. A teraz, drodzy Państwo, to co jest teraz, czyli to, co powiedziałem wcześniej o tym grzybiarzu, że ktoś sobie chodzi, a myśliwy może podejść i powiedzieć, że proszę wyjść, nie jest prawdą. To nie jest tak. Tam jest napisane wprost, jeżeli przeszkadzasz polowaniu, jak chodzi, jeżeli wchodzisz na linię strzału, czynnie przeszkadzasz, że wchodzisz na linię strzału, więc niech, żeby w mediach nie szło tak, że i żeby myśliwi się też nie nauczyli tego, że oni będą teraz rządzili wszędzie, tak? Bo ja akurat grzybiarzem jestem i nie wyobrażam sobie czegoś takiego, żeby poszedł do mnie myśliwy i powiedział mi, ja tu poluję, masz sobie ja sobie mogę jechać do domu, tak? Musisz jechać do domu. Nie to, że możesz, czy albo chcesz, tylko że musisz. No, czegoś takiego jeszcze nie ma, chociaż ten przepis można różnie interpretować. I na przykład każdy od... Jakbyś punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Myśliwi interpretują pod siebie, a inni interpretują. Sekretarzu, najpierw to trzeba uświadomić, że na przykład myśliwi, gdy mają polowanie w lesie na danym terenie, że ten las jest oznakowany, że nie wolno tam polować, bo się odbywają polowania. Ale jeżeli się interpretują tak, jeżeli ten obwód, gdzie jest polowanie, jest oznakowany, a ktoś wchodzi, to już utrudniasz polowanie. Tak, ale to trzeba... Nawet jak nie wchodzisz pod lupę, to znaczy, nawet jak nie wchodzisz pod lupę, to wchodzisz na teren polowania, to znaczy płoszysz zwierzynę i tak dalej, fora do domu. Tak, zgadzam się z tym, tylko trzeba nawet ludzi uświadomić, jakie to oznakowanie i co, bo przeciętny śmiertelny dziadek pójdzie do lasu czy babcia i co? Tabliczka. Akurat ta tabliczka będzie stała 100 metrów. Panie przewodniczący, tabliczka, uwaga, porównanie. Tak, ale jak będzie stała 100 metrów, a ja to będę wchodził i nie będzie tej tabliczki widoczna, nie? I wejdę na ten teren. To się odstrzela. Bo to nie to, że postawią to. Taśmą powinienem chronić. Tabliczki to i taśmą. A jak jest taka sprawa interpelacji? Ja mam pytanie. Pan wójt jeszcze miał odpowiedzieć. Pan wójt tak jeszcze tam. Nie, ale ja zbiorę wszystkie i pan wójt. Ja mam pytanie do pani Ani. W ubiegłym roku Rada, Komisja Oświaty miała temat odnośnie zwiększenia jak gdyby środków finansowych na stypendia. Chciałabym od pani usłyszeć, jak to po roku czasu wygląda, bo ja zauważyłam bodajże to było koniec listopada uchwałą zmieniającą jak gdyby zwrot stypendiów. Czy naprawdę nie ma uczniów, którzy zasługują na nagrody, czy po prostu te środki jakoś tak nie były potrzebne. No i drugie pytanie do pana sekretarza. Ubolewam, że naprawdę nie odbyła się żadna dyskoteka w ferie dla dzieci. O tym, co mówiłam tydzień temu, nie doszło do skutku, no i wydaje mi się, że już nie dojdzie do skutku. To jest minimum dwutygodniowych ferii. Dziękuję bardzo. To ja może na to pierwsze pytanie odpowiem. Potrzeby w zakresie funduszu stypendialnego zostały jakby zabezpieczone w 100%, nawet były zwiększane stypendia dla chyba dwóch, no nie wiem, dla jednej czy dwóch szkół.
w trakcie roku szkolnego, jeśli chodzi o stypendia motywacyjne, bo taka była potrzeba. Natomiast to, co tam było zdejmowane z budżetu, dotyczyło stypendiów socjalnych, bo my zajmujemy się wypłatą stypendiów socjalnych, gdzie jest udział środków własnych w wysokości 20%. Ponieważ ta dotacja była niższa i te stypendia były przyznane w niższej wysokości, no my tam troszkę nawet więcej przeznaczyliśmy tych środków, ponad 20%. Zostawało w planie, a z planu zostało zdjęte, bo to i tak nie było wykorzystane i przeniesione na inne działania. Ale to były stypendia, plan był zdjęty ze stypendiów socjalnych, nie z motywacyjnych. A stypendia motywacyjne, tak jak to zostało ustalone, są zwiększone według potrzeb, ta pula środków jest wyższa. Jeżeli na przykład któraś placówka zgłosi, bo dwa razy do roku przyznają te stypendia, jeżeli któraś placówka zgłosi, że miałaby takie potrzeby i zakończy potrzeba zwiększenia, bo tam dla kogoś nie starczy, no to proponujemy przenieść. Nie były to duże kwoty, to dosłownie jakieś tam małe, ale to, co zdejmowaliśmy, tam nie wiem, 4-5 tysięcy tego, co zdejmowaliśmy ze stypendiów socjalnych. Uważam, że te stypendia to są w ogóle... No ale one też są obwarowane przepisem. Nie, Pani Aniu. Nie, to mówimy o innych rodzajach stypendiów. O stypendiach motywacyjnych. Ale motywacyjne, które dyrektor przyznaje, które są przyznawane w szkole, nie ma innej możliwości. Bo one są przyznawane i ta kwota nie może być wyższa jednorazowego stypendium, a wolno wypłacić dwa razy w roku po zakończonym semestrze, ona jest w wysokości dwukrotności, nie może przekraczać dwukrotności zasiłku rodzinnego przypadającego na któreś tam dziecko chyba chodzące do szkoły. To Pani Aniu, to podpieram się, nie mam w tej chwili tego artykułu, ale podpieram się artykułem z jednej z gazet sochaczewskich, gdzie wójt gminy Rybno oczywiście rozbił to inaczej, po 70 zł, tam była oczywiście wiadomo średniej ocen, ale było z zaznaczeniem miesięcznym, więc do naszych... Ale to już było stypendium gminne, pewnie była komisja stypendialna gminna, a nie szkolna. No nie może ingerować, nie może dyrektor przyznając stypendium postępować niezgodnie z przepisem, że na przykład korzysta i regulamin uchwalił zgodnie z ustawą o systemie oświaty, i ktoś ingeruje i ustala co innego. To musi być inny rodzaj stypendium. Bo mogą być stypendia gminne, komisja stypendialna. Nazywały się motywacyjne. A może to motywacyjne, to cały czas motywacyjne. Nazywały się motywacyjne, więc tutaj... no nic, dziękuję bardzo. Proszę o głos Rady Wedla. Ja tylko chciałam dodać do tego, co powiedział Pan Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Panie Wójcie, bo zgłaszałam taką potrzebę na początku kadencji wydłużenia czasu pracy Urzędu Gminy raz w tygodniu. I wtedy niestety to się skończyło tylko na tym, że przez jakiś czas, nawet trudno mi powiedzieć jak, był czynny na dole ten biuro obsługi mieszkańców. Natomiast, no tak, ale chociaż na stronie Urzędu Gminy nie. Napisane jest, że urząd jest czynny od 7.30 do 15.30, od poniedziałku do piątku. A chodziło mi od początku, i już to mówiłam, że chociaż raz w tygodniu, żeby pracowali wszyscy. Bo ja co z tego, że jest czynne biuro obsługi mieszkańców, jak i tak mieszkaniec nic nie może załatwić. Bo, a w znanych mi urzędach, jeżeli ten urząd jest czynny raz w tygodniu do godziny, akurat 18 w Warszawie, u nas nie wiem, no też by to była dobra godzina, od 10 do 18 raz w tygodniu, ale wtedy mieszkaniec przychodzi i wszystko załatwia. I to jest, że tak powiem, uściślenie wypowiedzi Pana. Jeszcze może ja dodam do tego, że chcemy też porozmawiać z bankiem. Żeby w ten dzień, co gmina dłużej czynna, na przykład by była do tej 17 czy 18, jak Pani Radna powiedziała, żeby i bank to był, mówiliśmy. Tak, żeśmy rozmawiali i my w banku, jako tutaj kolega przewodniczący Rady Nadzorczej, chcemy z Panią Prezes tę sprawę też w jakiś sposób prowadzić, czy by było to możliwe, żeby był przedłużony praca banku też w tych godzinach. Tak, żeby jedno z drugim można było, żeby ludzie sobie coś załatwić. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z Państwa chciałby zabrać głos?
Nie widzę, proszę pana wójta o odpowiedź. Proszę państwa, nie, ja tu widzę wniosek, bo to znaczy jest wniosek i zarazem prośba. Jeżeli państwo jako radni tutaj na wniosek przewodniczącego komisji rewizyjnej, a zarazem członka innych komisji, bo to tak można powiedzieć, ja nie widzę tu problemu. Widzę tylko problem, że poproszę tutaj kolegę sekretarza, żeby zmienił regulamin pracy. Jaki dzień? No chyba poniedziałek. Ja też tak mnie się wydaje. Natomiast od kiedy? Ja myślę, że panie sekretarzu, że uporamy się z tymi zmianami, bo to wiecie, to nie jest tak, że zmienić i koniec. To trzeba przygotować dokumenty, ludzi przygotować, bo to jest też pewna odpowiedzialność. Mi się wydaje, że od 1 kwietnia wprowadzimy od godziny 9 do 17, bo, czy od 10 do 18. No zastanawiałbym się, bo ja uważam, 17 to już wszyscy z pracy z terenu praktycznie wrócą w poniedziałek, bo wiecie, ja tu jest pewne niebezpieczeństwo. Bo wiecie dlaczego? Ja kiedyś się przekonałem, już nie po raz pierwszy. Część warszawiaków wyjeżdżających rano w poniedziałki przychodzi jeszcze coś załatwić rano. Takich przypadków już miałem kilkanaście. I dla nich to będzie znów jakby niekorzystne, bo oni będą musieli poczekać do godziny 9. Tylko że jak wyjeżdżają rano, to oni zawsze mówią, że idą na drugą zmianę, czyli będą mieli jakąś tam możliwość jeszcze, że do tej godziny tam od 9 jak otworzymy, a zawsze tam 10-5 minut wcześniej, może nie wszyscy, to uda się załatwić. Jeżeli uważacie państwo, że tak, ja podejmuję taką decyzję, zmiana regulaminu, tutaj kolega sekretarz przygotujemy, będzie spotkanie z pracownikami, bo to musimy też taką informację dać i proszę państwa, 1 kwietnia będzie zmiana od 9 do godziny 17 na wniosek kolegi tutaj przewodniczącego komisji rewizyjnej, a jeżeli państwo się z tym wszystkim zgadzacie. Jeżeli chodzi o, ja jeszcze zapomniałem, kiedy tutaj zwracam honor pani radna Indoro, odchody 11 listopada. Proszę państwa, na pewno tak, ja jestem tutaj obema rękoma za, natomiast teraz ostatnio mi się bardzo podoba to jedno, bo proszę państwa, my żyjemy w środowisku iłowskim, w środowisku wiejskim. I żebyście państwo pamiętali, ja też jak moi dziadowie i pradziadowie mnie w tym duchu też wychowali, to wychowali mnie w duchu takim, jak teraz na przykład mi się podobało, PiS nareszcie zaczyna doceniać Witosa. Przecież tak samo Piłsudski, jak i Witos się przyczynił do wyzwolenia i do tak zwanego, jak to, chwały Polski zaistnienia na mapie. No bo wcześniej Polski na mapie nie było, taka prawda. I tutaj nareszcie jeżdżą w te miejsce i w jedno i w drugie. Nie mówi się tylko, że Piłsudski, bo Piłsudski zrobił i dobre, ja mu zatoczenie to co dobre, to dobre, a to co zrobił złe, to zrobił złe. I też powie, to wszystko historia ma. Natomiast o tym złym w ogóle się do tej pory nie mówiło. Teraz zaczyna się i tutaj dziękuję PiS-owi, że zauważył Witosa, jeździ do Witosa tak samo jak i do Piłsudskiego i za to jestem mu wdzięczny PiS-owi, bo nareszcie docenił środowisko chłopskie, które przelało krew, przelało z kosami wyszli, z mieczami, z kosami, z widłami wyszli, żeby walczyć z wrogiem, a tego nikt do tej pory nie widział. I proszę państwa, jestem też obema rękoma za, natomiast będziemy to chcieli zrobić w ramach tak zwanego szerszego tutaj grona. Ja mam nadzieję, że Rada też się w to włączy i zrobimy takie obchody. Jeszcze nie będziemy czekać, proszę państwa, do listopada, bo w listopadzie, jak państwo pamiętacie, to nieraz śnieg pada, nieraz jest chlub, błoto. Ja pamiętam, jak było tutaj w Iłowie, kiedy też pewne rocznice obchodziliśmy. I nie wiem, czy to nie będzie czasami połączone razem, zrobimy te obchody razem z dożynkami. Albo nie połączymy razem z jakąś imprezą, która żeby nie podnosić kosztów, nie? Ale to już się wypowiedzą tu Komisja Rolnictwa, komisje poszczególne od państwa się i my się to ja się włączam jako urząd i proszę państwa,
pani radna na pewno zorganizujemy tutaj wspólnie. No i to tyle bym miał, co tutaj państwu. Koło łowieckie, kolega Skerpas odpowiedział. Przecież te prawo łowieckie cały czas jest, na tym prawem się kombinuje, ale ono jest takie, że jest niedostosowane jeszcze chyba do potrzeb, do wymogów tutaj naszych tutaj tych. Bo to jakoś, co tam jedna ustawa, jedna druga wypycha, a te ustawy wcale zmieniające nie są lepsze. Natomiast patrząc z punktu funkcjonowania kół łowieckich, ja zawsze podkreślam, nie zróbmy krzywdy, że polikwidujemy koła łowieckie. Bo to by było nie daj Bóg. My wpływajmy, miejmy jakiś wpływ, miejmy, rozmawiajmy, ale nie polikwidujmy, bo proszę Państwa, może dojść do tego, że chętnych nie będzie w ogóle, żeby w tych kołach wchodzić w te koło. Bo to jest taka trochę na zasadzie takiej walki. My tak walczymy ostatnio. Bo jeszcze tutaj takie są głosy, że a to niektórzy to broń dostali za komuny i do tej pory trzymają. Ale proszę Państwa, ja uważam, że tych wypadków na polu łowieckim nie ma tak za dużo. Więcej ludzi ginie poprzez właśnie terroryzm, poprzez jakieś inne tam spuszczki między innymi na drogach w formie wypadków. I proszę Państwa, ja bym tylko o jedno prosił, że współpracujmy, koła są potrzebne, róbmy taką trzebież tą potrzebną, bo wiecie Państwo, teraz się okazuje, że już dziki to nam prawie wylecą znów, bo ten pomór, a mamy za dużo płowej, czyli na przykład jelenie są strasznym już tutaj szkodnikiem. Mało tego, proszę Państwa, do mnie ludzie zgłaszają, że będziemy niedługo strzelać do żurawi na terenie naszym, bo żurawie już tak rąbią nam, trzepią rzepak szczególnie, bo rzepak wystaje ponad śnieg i podobno jak usiądzie 500 żurawi, ja tego nie widziałem, to proszę Państwa załatwia plantację kilku hektarów przez kilka dni. I to jest proszę Państwa już nowa plaga. Łabędzie, proszę Państwa, okazuje się, że na naszym terenie coraz więcej już ludzie do mnie przychodzą i mówią, wiesz co, nie przecież łabędzie wytłukły. No i to będą też takie problemy. No i właśnie nie wiadomo, czy nie będzie trzeba tych ptaków, których jest za dużo, bo jeżeli tak, to ci rolnicy nie będą mieli z czego żyć. No, panie Wójcie, przepraszam, w Polsce wszystkie ptaki są ochroną objęte. No niestety. No, tak. Pani Dorota, ale to się da. Ja tak samo łoś, ale łoś jest też. Żuk też. I proszę Państwa, ale ludzie się zgłasza do ochrony środowiska Kłodzka i tyle. No. Ale musi być ale jakaś. Przez wójta, no tak, panie tylko wójcie, no nie daj Boże, ktoś obejrzy i usłyszy, że będziemy musieli zacząć strzelać do żurawi. No, no ale pani Dorotko, wcale nie mówię, że strzelać, ale trzeba znaleźć sposoby odpłaszania. Ja powiedziałem, że za dużo ich jest. I tu trzeba w jakiś sposób robić, żeby tych. Ale proszę Państwa, to się nie. Ale bez tego się nie obędzie. Musi być ta stabilność w przyrodzie. Żurawia nic nie bierze. Nie ma dla niego, jastrząb go nie bierze, nic nie bierze. Na łosia nie ma już rady. Czyli już podjęto decyzję, że do łosi się strzela. No ale znowu nie, odkręcono. A teraz znowu odkręcono, ale proszę Państwa, to znowu wróci, bo ludzie nie dadzą. Rolnik musi z czegoś żyć. No kochani. Mamy Naturę 2000 i teraz mamy z tego. Nie, Naturę 2000 mamy tylko na Wiśle, pomiędzy Walu i takim jest paskiem koło. A to jest tak, pani Dorota, że też żurawie, tam jest 3000, one się kontynuują na kępach nad Wisłą. A teraz rolnik na Wołyńskim, mój ojciec sieje pszenicę koło mojego domu, zasiał 2 hektary pszenicy, jest zmierzch, przyleciało 40, powstało całą noc, o 6 rano się obudziłem, jeszcze stoją. No wydziobały wszystko i daj sobie odleciały znowu tam. Tak. Ale wszystko robimy, panie sekretarzu, i niestety trzeba pisać. No tak, pisać można. Natomiast no, pani, ja tu nikt nie mówi o tym, żeby strzelać do zwierzyny, bo musi być i zwierzyna w przyrodzie, ja tu nie mówię o tym. Tylko mówię, że równowaga musi być, ale jeżeli to jest... Tak samo jest właśnie o łosie, o dzikach. Nie, żeby na
jak Państwo wiedzą, mam nadzieję, że wiecie, bo gmina IW w roku młodzieży w ulicy jest strefą zapowietrzoną. Mówimy o ASF-ie teraz, ja już zmieniam temat. Czyli to, co to oznacza dla hodowcy trzody chlewnej? No więc hodowca trzody chlewnej na 24 godziny sprzedaży musi poprosić weterynarza, który uda mu zaświadczenie, że te tuczniki, które chcą odstawić na skup, są zdrowe, tak? Ale co to znaczy dla myśliwych teraz, jeżeli myśliwy na terenie gminy upoluje dzika, to co musi zrobić? Musi zawieźć tego dzika na kwarantannę, czyli do chłodni musi go zawieźć. W tej chłodni są pobierane próbki jego ciała, badane, do badania trwa kilka dni, czy tam on nie jest nosicielem tego ASF-u. Jeżeli nie jest nosicielem tego ASF-u, ten myśliwy może sobie tą kuszę albo kupić, albo zawieźć do skupu. A co wiedzi o myśliwi teraz? No to, bo ja chcę powiedzieć odnośnie tych dzików, że po pierwsze tak, nie mają wyznaczonych chłodni, gdzie mają te dziki odstawiać. Dla nich jest to problem, bo tak, nie dość, że strzelą, to muszą zabić, na przykład to, co zaczęła, a później doruszyła na skrób jeszcze w drugą stronę. No i znowu słuchajcie, jak jest następne zagrożenie. Po prostu myśliwi przestaną strzelać do dzików teraz, bo teraz przez tą strefę zapowietrzoną, to wojewoda zarządzanie wina, no pewnie muszą, tak? Bo znaleziono gdzieś tam w Izabelinie, tak? W Izabelinie, bo w Konstancinie jeziora na 40 sztuk podobno płatło. No więc jest ten ASF tutaj i on się będzie w stronę zachodnią rozwijał. Tylko, że ja tylko chciałem Państwu powiedzieć, że jest znowu kłopotów dla myśliwego, że to on woli strzelić tą sarnę czy tam jelenia, jeżeli mają niezrealizowany plan, i strzelać do dzika. Bo mają teraz znowu tyle z tego programu, z tych dzików, roboty z tymi dzikami, że nie chcą strzelać. Teraz pytanie, czy ten ASF faktycznie wykończy tą populację dzików, czy wcale nie przyjdzie i te dziki się znowu nam rozmnożą? Mówi się głośno, że łatwiej jest wejść do obory, zabić wszystkie, żywe, zdrowe, no to niestety, no przykre, że gospodarka upadnie ze względu właśnie na to, że się przeszedł to wszystko. No, tak jak z gryfą, jak zachorujemy, to dotąd leczymy, aż wyleczymy całe ognisko. Tak samo jest i tutaj, no, nie wiem, jak ale nawet myśliwi muszą to przemyślać w innych przypadkach, bo tutaj już jak ktoś nie kupi ten skup albo coś, to rozmawiałem z Jaśkiewiczem, to mówi, że do przemyśla trzeba odstawić takie dziki. To mówi, to się nie opłaca nawet strzelać i rąk do tego dotykać, bo znaczy, na koszt. Może koszty będziemy tutaj działać na dobro, dla dobra społeczeństwa. Ale nikt nie dotuje. Ale co zrobić z tą duszą? Co zrobić z tą duszą? No. Jeżeli tak, skup nie chce, bo jest strefa zapowietrzona, skup nie chce przyjąć. Myśliwi, jeżeli to mięso jest zdrowe, to może tą tuszę kupić, tak? Czyli wpłacić pieniądze dookoła. Tylko no ile on kupi tych tuszy? Jedną, drugą, dwie, trzy, no 10 nie kupi, tak? Szanowni Państwo, pozwolicie, ja mam do Państwa pytania. Jeśli chodzi o plany następnej sesji, bo tematów jest sporo. Tak zwana sesja robocza, plany pracy, plan pracy GOP-u, plan pracy biblioteki, plan pracy Unii Hali Sportowej. I czy robimy pod koniec lutego sesję typowo roboczą, a więc rozliczenie za 17 i plan pracy na 18, a później w marcu przed świętami byśmy zrobili sesję też z udziałem sołtysów. Jedna i druga sesja z udziałem sołtysów. Drogi
byśmy wzięli, posterunek policji byśmy wzięli, no i ewentualnie jakieś zmiany w budżecie. No nie, tak jeszcze uchwały w sprawie okręgów i obwodów głosowania. Bo nam się zmieniła ulica, tak? Trzeba zmienić uchwałę w sprawie obwodów i okręgów głosowania. Czy dajecie mi przyzwolenie, że pod koniec miesiąca przed wyborami, pod koniec drugiego robimy sesję i później następną mamy. Wiesz, że robimy go na jednym, to za długo. Później trzeba starostę zaprosić, zrobić, wziąć. Przechodzimy do punktu 10. Czy są uwagi co do protokołu? Zgłoszone, tak? Kto jest za przyjęciem protokołu? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję, protokół. To się umawiamy, że sesja jest pod koniec lutego, typowo robocza, bez zapraszania przedstawicieli z zewnątrz. Natomiast w marcu już takowo typowo wiosenna, drogi powiatowe byśmy wzięli z zaproszeniem przedstawicieli ze starostwa. Dziękuję ślicznie. Zamykam 38. posiedzenie sesji Rady Gminy. Dobrze, że była sesja. Czy ona się nie? Teraz słuchaj, czego?